Szanowne panie, musimy zacząć. Możemy potem jeszcze zrobić 3 minuty na kawkę czy też po kawkę. Natomiast jest z nami pani minister i profesor Małgorzata Fuszara, która rozpoczyna dzisiejszą debatę. Ta debata to takie przedwiośnie dzisiejszego wieczornego wydarzenia, bardzo ważnego, no przede wszystkim dla wszystkich finalistek konkursu Sukces pisany szminką Bizneswoman Roku. Ja teraz oddaję głos pełnomocniczce rządu do spraw równego traktowania, profesor Małgorzacie Fuszarze. Dziękuję bardzo. Przepraszam, bo to przeze mnie jest ten pośpiech, ale i przepraszam, że za chwilę muszę wybiec ku swojemu wielkiemu żalowi, ale dokładnie o tej samej porze mam konferencję w Prokuraturze Generalnej i muszę na niej koniecznie być. Ale nie mogłam sobie podarować przyjścia tutaj na zaproszenie pani Olgi, żeby otworzyć dzisiejsze spotkanie, konferencję, debaty. Uważam, że to jest wspaniałe, że kobiety biznesu coraz częściej są wśród nas, że coraz więcej kobiet jest w biznesie. Kiedy wchodziliśmy w okres transformacji, chyba nam się nie śniło, że tak wiele kobiet będzie kobietami biznesu, że będziemy walczyć o kwoty w zarządach, w spółkach. Ale też chcę powiedzieć, że bardzo wiele jest rozmaitego rodzaju barier i jestem bardzo szczęśliwa, że jestem wśród kobiet, które te bariery przekraczają. Ja o tych barierach ostatnio mówię ciągle, dlatego że właśnie mam takie doświadczenie wielogodzinnych spotkań w komisjach senackich dotyczących konwencji. No i jeden z głównych problemów, który tam jest podnoszony, to jest to, w jaki sposób my te stereotypy będziemy w Polsce przełamywać i co to jest właściwie ten stereotyp płciowy. No i moje tłumaczenia, że na przykład kiedyś kobiety nie mogły być kobietami biznesu, że nie mogły głosować, że nie mogły studiować, że w tej chwili są 65% absolwentek wyższych uczelni co roku, to są kobiety. Natomiast ciągle nas jest mniej na wysokich stanowiskach, ciągle jednak nas jest mniej w biznesie, ciągle jest nas mniej w zarządach spółek, no to właśnie znaczy, że te bariery są, różnego rodzaju stereotypy nas pętają. Bardzo się cieszę, że dzisiaj jestem w gronie tych osób, które te bariery przekraczają, które przebijają szklany sufit, które po prostu pokazują, że można. Chodzi tylko o to, żeby nie trzeba było tego robić takim ogromnym wysiłkiem, dużo większym niż to się dzieje w przypadku mężczyzn. Moje biuro ma taki ciekawy konkurs, jestem szefową, może niektóre z pań znają ten konkurs, nawet uczestniczą, może w kapitule i to jest taki sposób, w jaki my staramy się te bariery też przekraczać. Zaczynając od bardzo młodych dziewcząt, zwłaszcza z mniejszych ośrodków, które mają jakiś świetny pomysł na to, w jaki sposób chcą w przyszłości sprawdzać się jako właśnie szefowe. W biznesie też, ale często mają, ponieważ one piszą pracę, często też w organizacjach pozarządowych czy w polityce, bardzo różne mają pomysły, a my się staramy otwierać dla nich te możliwości, proponując im różnego rodzaju treningi, wizyty i taki sposób przygotowania, żeby więcej było drzwi przed nimi otwartych. Także też o tym mówię, po pierwsze dlatego jako o przykładzie takich działań na przyszłość, ale i dlatego, że być może będziemy się i do was zwracać z tym, żebyście pomagali nam, pomagały nam wypromować te kobiety, ponieważ nic tak dobrze nie robi jak mentoring, jak wspieranie innych kobiet, wciąganie ich za sobą. Jeżeli my same gdzieś zaszłyśmy wysoko, to pamiętajmy, że wokół nas jest bardzo dużo fajnych, przygotowanych do swojej roli w biznesie, w rządzeniu kobiet, które musimy zachęcić, którym musimy pomóc otworzyć drzwi po to, żeby nie napotykały na takie bariery, które właśnie spowodują, że ich kariery gdzieś się zatrzymają albo że w ogóle nie będą mogły ruszyć z miejsca. Także bardzo zachęcam do tego, żeby wspierać inne kobiety po to, żeby było nas coraz więcej tam, gdzie powinnyśmy być. Bardzo dziękuję i życzę owocnych obrad i jeszcze wieczorem się spotkamy na gali. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.
Szanowne panie, zatem oficjalne otwarcie konferencji Bizneswoman XXI wieku mamy już za sobą. Tytuł mówi de facto o biznesie, ale tak naprawdę bardzo ważną częścią tej konferencji będzie część poświęcona tej ewolucji społecznej, temu, co się zadziało w społeczeństwie, gospodarce, a także w umysłach samych kobiet i w umysłach mężczyzn, co się zaraz będzie działo, jak wkroczymy w ten świat i biznesu, i życia w zupełnie nowy sposób. Teraz przekażę mikrofon Magdalenie Rigamonti, dziennikarce magazynu Wprost, tygodnika Wprost, która poprowadzi pierwszą debatę i zaprosi swoich gości. Dzień dobry Państwu, to ja zasiądę i będę zapraszać wobec tego. Witam serdecznie. Tu jest moje miejsce. Widzę, że większość z nas to kobiety, to ja zacznę od mniejszości, bo jest z nami na sali profesor Zbigniew Izdebski, wybitny seksuolog. Zapraszam panie profesorze. Tak na początek, żebyśmy nastrój mieli dobry, pan profesor, proszę bardzo, żebyśmy nastrój mieli dobry, profesor tuż po wejściu tu na naszą salę powiedział, proszę pamiętać, 4 razy 20 sekund dziennie przytulania dobrze nam wszystkim zrobi. Więc taka dobra rada, proszę Państwa, pamiętajmy o tym. Maria Czubaszek, satyryk, pisarka, satyryczka, pisarka, tak mogę powiedzieć. Zapraszam Pani Mario, zapraszam na scenę. Pani doktor Ewa Wojdyło-Siatyńska, wybitna psycholog, terapeutka uzależnień. Zapraszamy serdecznie. I pani Katarzyna Majewska, Stowarzyszenie Kobiet PZU. Zapraszam. Jest taka instytucja w PZU jak Stowarzyszenie Kobiet. Zapraszam najserdeczniej. I ściąga, poleciała. Przydeptać. Panie profesorze, bo się nie uda. O, podeptałam. Dwa razy. Olga Kozierowska powiedziała ewolucja, takie słowo. Ja mam poczucie, że to, co się dzieje w umysłach, to, co się dzieje w społeczeństwie, to nie jest jednak ewolucja, to rewolucja. I trochę zaczynam się martwić, że te zmiany, te przemiany następują za szybko. Ostatnio miałam przyjemność rozmawiać z profesorem Izdebskim tuż po premierze pewnego filmu z wątkami erotycznymi, którego zobaczyło w Polsce bardzo dużo ludzi i też takiego słowa rewolucja użyliśmy, panie profesorze, jeśli chodzi o relacje między ludźmi, bo to nie chodzi tylko o relacje seksualne, bo to nie będzie debata o seksie, to umówmy się. No, szkoda, że się tak wyrażę, szkoda. Szkoda, bo kiedy mówimy o kwestiach dotyczących właśnie stereotypów, kiedy mówimy o kwestiach dotyczących kobiecości i męskości, to myślę, że ta sfera seksualności zawsze jest ważna, dlatego że kobiety biznesu nie są pozbawione swojej seksualności. Mają może nieraz pewne takie, nie chcę powiedzieć problemy, ale pewne takie refleksje, na ile mogą eksponować swoją seksualność, swoją płciowość. Jak ja patrzę na przykład na kobiety funkcjonujące w biznesie, w polityce i te garniturki szarawe i takie żadnej, wszystko. Żadnej, panie profesorze, kobiety w szarawym garniturku. No tak, ale dzisiaj troszeczkę jedna też kategoria, może bardziej otwartych, a ja mówię o pewnych takich stereotypach też, prawda? Że poprzez pewną szarość chcą się trochę upodobnić w jakimś stopniu do mężczyzn. Natomiast myślę, że bez względu na to, jaką rolę społeczną będziemy odgrywali, czy w polityce, czy w biznesie, kobieta jest kobietą, a mężczyzna jest mężczyzną i będą ważne kwestie dotyczące płciowości i będą ważne kwestie dotyczące kompetencji związanych z wykonywaniem zawodu. Natomiast jak pani mówi o filmie, o którym żeśmy mówili, to było 50 twarzy Greya. No to też właśnie mówiłem o tym, że jak jestem na lotnisku i zaglądam do księgarni czy w samolocie, to spostrzegałem wiele kobiet czytających tę książkę. No popularność tej książki jest bardzo duża, to znaczy, że
No jest troszeczkę szukania czegoś nowego w tych książkach. Nie chcę powiedzieć inspiracji, ale czegoś takiego, co jest troszeczkę może, nie chcę znowuż powiedzieć zakazane, ale o czym się generalnie mówi. Ale to z drugiej strony dobrze świadczy także o kobietach w sensie poszukiwania większej otwartości na nowe może doświadczenia. I to jest też ważne, żebyśmy z kolei nie ulegali tej presji seksualizacji, bo wszyscy mówimy w ostatnich latach, dużo mówimy o seksie, dużo jest reklamy takiej erotycznej, no a przecież tak naprawdę to wszystko zależy od nas, jaką nasza sfera seksu odgrywa rolę w naszym życiu. Panie profesorze, bo przeczytałam znakomity wywiad z panią dr Wojdyło w Polska The Times w zeszłym tygodniu autorstwa Anity Czupryn i przytoczę fragmencik tego wywiadu. Pani dr Wojdyło mówiła, że była w jednym z programów telewizyjnych i tam spotkała bardzo znanego dziennikarza, to nie ten dziennikarz, o którym pisał Tygodnik Wprost, bardzo znanego dziennikarza, który na widok swojej koleżanki powiedział: o, i biuścik jakby większy. W tej sukieneczce, więc to chyba nie do końca od nas zależy. Pani doktor, zgadza się pani z tym, co profesor Izdebski powiedział na temat wpływu na naszą seksualność, bo i tego, no właśnie, my nie mamy wpływu na takie zdania, na takie teksty, jak... Ale jak mamy wpływ na biuścik. Na biuścik, Maria Czubaszek, no właśnie, brawo, brawo. Więc bardzo, bardzo cenię, szanuję i kocham profesora Izdebskiego, ale w jego wypowiedzi usłyszałam nutę, która mnie bardzo zaniepokoiła. Dlatego, że go tak wysoko cenię, to od razu wyrażę to zaniepokojenie. Otóż seksuolog jest fantastyczną pomocą. Człowiek, który rozumie więcej niż się czuje, no bo właśnie posiadł tę wiedzę. Zarezerwujmy seksuologa do sypialni. Natomiast mówienie o tym, że kobiety się szaro ubierają, upodabniają, po prostu, przepraszam bardzo, to nie kobiety pracują i mężczyźni pracują, tylko ludzie pracują. I nie mylmy płciowość, która się, no właśnie dlatego jej przy pralce zawsze jest jakiś biust, albo przy wiertarce są jakieś bicepsy. Przecież tak naprawdę seksualność jest jedną z najważniejszych spraw człowieka, ale praca jest czymś innym. Czymś innym. I płciowość, która ciągle w stereotypie takim jest. Mężczyzny nie dotyczy w pracy, a kobiety ma raptem dotyczyć? Czyli to jest pozostałość jakiegoś paradygmatu, który podlega, i tu się od razu wypowiem w sprawie tytułu naszego panelu. Rewolucja czy ewolucja? Żadne zmiany społeczne nie zachodzą w drodze rewolucji, ponieważ rewolucja jest również rezultatem ewolucji. Dojrzewania do tego, osiągania pewnego momentum, pewnej masy krytycznej. Więc to, co jawi się jako marzenie, takie można by sobie powiedzieć, dzisiaj już świadome, światłe, te 65% kobiet, które kończą studia, to już myślą o tym, jakiego świata by chciały. Chciałyby takiego świata, żeby tam, gdzie wypełniają funkcje społeczne, nie prywatne, tylko społeczne, żeby nikt nie interesował się ich płciowością. I to nikomu nie uwłaczy. Można mieć 1000 odcieni Greya na wieczór, natomiast jeżeli w pracy mężczyzna i kobieta, to jest mężczyzna i kobieta, no to już, no właśnie, to już się... Ja pamiętam, przepraszam, że zakończę, ale pamiętam, byłam pierwszy raz w Stanach Zjednoczonych w 1967 roku i pamiętam wtedy
takie hasło, które szło jako jedno z haseł reklamowych, ale niezwykle pulsujące, uwypuklające pewien nowy nurt. To hasło brzmiało: You've come a long way, baby. Przeszłaś długą drogę, dziecinko. I to było o nas, o kobietach, że nam wolno poprosić o miejsce, kiedy chcemy usiąść, a nie czekać, że się znajdzie szarmant, który nam ustąpi. Że nam wolno poprosić o respektowanie naszych praw. I to był 67 rok w Ameryce. Tam to był początek tego procesu. Dziś to jest inny, to oni już zeszli z drzewa, a my jeszcze czepiamy się gałęzi. Zacytuję Ewę Wanat, która w zeszłym tygodniu na antenie radia RDC powiedziała: no ale gdzie oni się mają poznawać, pani doktor, jak oni siedzą po 14 godzin w tych korporacjach? A przed chwilą rozmawiałam z kolegami z jednej z dużych korporacji i powiedzieli zdanie: nam się nawet chyba już uśmiechnąć nie można, bo jesteśmy do siebie, bo to może być źle odebrane. Pilnować się trzeba w korporacjach, pani Ewo? Ja. Nie, ponieważ uśmiech nie oznacza zaczepki seksualnej. Po prostu te sygnały feromonowe, które wysyłamy, one same wypływają. Natomiast człowiek tym się różni od zwierzęcia. Tym się różni od zwierzęcia, że potrafi powściągać te impulsy. Ja do swoich pacjentów często mówię: kochany, nie możesz, nie jesteś amebą. Człowiek się uczy, mnie się strasznie profesor Izdebski podoba. I nigdy w życiu bym nie naruszyła granicy koleżeńskości, a uśmiechamy się serdecznie. I to każdy z nas dobrze wie, czy ktoś się miło uśmiecha, czy ktoś otwiera dróżkę do jakiejś w pracy, jakiejś procedury, która nie ma nic wspólnego z pracą. Można powiedzieć: słuchaj, chętnie się z tobą spotkam po pracy. I to jest uprawnione, to można powiedzieć nawet panu na przystanku. Natomiast jeżeli to zaczyna rzutować na relacje w pracy, to jest to nadużycie. Otóż ja słyszę często, jak ktoś mówi: no to już nie można otworzyć drzwi komuś. To w ogóle nie o to chodzi. To jest ta ściema, że w ogóle przestańmy o tym mówić, bo nam już nic nie będzie wolno. Jak to nic? Wszystko ci będzie wolno, ale tam, gdzie ktoś cię do tego zaprosi. Seks to jest kontredans. To nie jest jednorazowa rzecz. Co więcej, my na pewno osiągniemy i w dzisiejszym dniu, i pewnie dzięki temu, że taki temat poruszamy, jakiś krok naprzód. Ale prawdę mówiąc, moja intencja, że tutaj się chętnie znalazłam, jest taka, żeby uświadomić nam wszystkim, że to trzeba zaczynać od przedszkola. I ja znam takie przedszkole, 6-osobowe, 6 dzieci jest, w którym dzieci są nauczone jednej pięknej rzeczy. Takiego gestu i stop. Zaczynasz łaskotać? Póki się dziecko śmieje, to jest okej. Okay. Ale w momencie, gdy staje się to niekomfortowe, dziecko mówi: stop! I natychmiast się przestaje. W relacji z dorosłymi, w relacji z innymi dziećmi. Te dzieci, czy to będą chłopcy, czy to będą dziewczynki, jak one dorosną, to one już nie będą miały zamazanej granicy między seksualnością a sympatią na przykład. Po prostu to są dwie różne sfery. Pani Katarzyna Majewska jest z nami, szefowa Stowarzyszenia Kobiet PZU. Przyznam, że ucieszyłam się, że w korporacji wielkiej jest takie. No i kiedy powiedziałam o tym mojemu mężowi, powiedział: getto, ale kobiece getto, ale no właśnie, na czym to praca tego stowarzyszenia polega, pani dyrektor? Bo tylko kobiety mogą przyjść do pani i co zrobić? Poskarżyć się, zadzwonić? Pani jest takim hotline'em, który rozwiązuje problemy kobiet w korporacji?
Ja bardziej zauważyłam i mówię o tym, że PZU to organizacja, w której pracuje 70% pań. I jak przychodzą panowie i mówią, że teraz macie taki klub, a to ja mówię, wy też macie klub, który nazywa się Zarząd. I Zarząd adresuje wszystkie wasze sprawy. Więc my też mamy klub i ja adresuję sprawy pani. I to trochę tak wygląda, więc z perspektywy pań pracujących w PZU próbuję mówić i mówię o problemach, które dotyczą kobiety w sposób różny. I jako pracownika, i jako kobiety. I tymi się głównie zajmujemy. Ja się nie zajmuję sprawami rozwoju kobiet w kontekście pracowniczym, bo od tego mamy kadry, mamy dedykowane zespoły. Ja też nie załatwiam wszystkich spraw, które dotyczą zgodności z procedurami, bo od tego mamy compliance i różnego rodzaju inne jednostki. Ja bardziej mówię głośno też zarządowi, że mamy dużo kobiet. I jeżeli chcemy być efektywną organizacją, to musimy kwestie kobiet adresować może trochę inaczej, nie tylko w kontekście pracownika, ale właśnie w kontekście problemów, które dotyczą kobiet. Bo kobiety mają, w mojej ocenie, więcej na głowie niż przeciętny mężczyzna i trzeba o tym po prostu mówić, zastanawiać się, jak możemy kobietę wspierać w jej życiu prywatnym, żeby ona była bardziej efektywnym pracownikiem. I ja tym się zajmuję jako stowarzyszenie i takie programy przygotowuję. I trochę zmieniając świadomość kobiet, mam takie poczucie, że one się zmieniają. Znaczy, ja to po prostu wiem już w tej chwili. I mogę Państwu powiedzieć na konkretnym przykładzie, dlatego że mieliśmy taki ogromny program opieki medycznej, dlatego że mimo, że mamy pakiety, mamy ubezpieczenia, nasze panie okazało się, że finalnie nie chodzą do lekarza, bo nie mają czasu. Więc zrobiliśmy taki ogromny program w całym kraju, gdzie my żeśmy z tymi lekarzami, z badaniami biochemicznymi do pani jeździli. I to się finalnie okazało, że w wyniku tego programu na tyle obudziliśmy świadomość kobiet w kontekście potrzeby leczenia się, czyli uzmysłowiliśmy im, jeżeli nie będziesz się leczyć, to są takie konkretne konsekwencje w przyszłości, które spowodują, że będziesz się bardziej starzeć. A to było bardzo wymierne, bo my żeśmy badali wiek serca kobiet, więc te panie, które były mało aktywne sportowo czy źle się odżywiały, natychmiast ten wiek serca im bardzo spadał. To spowodowało, że pakiety medyczne, które my mamy, drastycznie nam wzrosło ich wykorzystanie. I to właśnie w kontekście takich badań bardzo ukierunkowanych na kwestie kardiologiczne i wszystkie inne. I jak gdyby wniosek był jeden. Panie nabrały większej świadomości. W związku z tym mam takie poczucie, że mówiąc o pewnych kwestiach, budujemy świadomość. Innym przykładem programu, który mamy, a który bardziej się wpisuje w tą dyskusję, którą my dzisiaj mamy, jest program taki coachingowy na temat budowania relacji w rodzinie. Dlatego, że my pracownika uczymy, jak ma budować relacje w pracy, z klientem, ze współpracownikiem, z szefem. Natomiast jest taki obszar jak budowanie relacji w rodzinie, czyli relacji z dziećmi, z mężem, ze starzejącymi się rodzicami. I my w tej chwili mamy taki program właśnie, żeby zaadresować te kwestie, które kobiety nam zgłosiły. A też właśnie po to, żeby zauważyć pewną problematykę, która gdzieś na koniec funkcjonuje i też po to, żeby im pomóc właśnie, żeby one mogły w tej rodzinie być bardziej szczęśliwe. Nie ma trochę strachu, że się zawładnie całym życiem swoich pracowników? Nie, dlatego że to odpowiada na pewną potrzebę. Zgłaszają się te panie, które rzeczywiście problem mają. Nie wszystkie. Pani Maria Czubaszek jest z nami. Pani Maria nigdy korporantką nie była i nie będzie. Nie, ale zawsze, ale pracuję cały czas. Na pewno zmieniam się, ale to jest sprawa wieku. Po prostu widzę, że jestem coraz starsza, to ja się na pewno zmieniam. Natomiast wracając do tej rozmowy na temat właśnie, że ktoś powiedział jakiejś pani, że ma biuść, mnie już też to nie grozi, bo to już nie te lata, czyli ja bardzo tak subiektywnie mówię, bo naprawdę mnie tego typu sprawy nie dotyczą. Ale i że w pracy to jest po prostu człowiek, pracownik i że nie ma tego rozgraniczenia, nie powinno być kobieta, mężczyzna. No mnie się wydaje, zresztą najlepszy dowód, że pani właśnie mówi, że jednak kobiety troszkę mają więcej kłopotów i tak dalej. Więc wydaje mi się, że też i w pracy należy im się czasem coś przyjemnego. I mówię, ja jestem z tej starej szkoły, że kiedy mnie
bo mówię teraz, od lat już mnie to nie dotyczy, ale kiedy jeszcze byłam człowiekiem w miarę młodym, bo nikt to nie wierzy, ale kiedyś byłam młoda, to kiedy mi jakiś kolega powiedział, a fajnie wyglądasz, czy masz dobre nogi, to nie ukrywam, że sprawiało mi to przyjemność i za tym nic nie szło, bo on nawet nie mówił, a chcę się z tobą wieczorem spotkać, ale było mi przyjemniej. I pamiętam, pracowałam w takiej grupie, gdzie na przykład był Jonasz Kofta, którego uwielbiałam. I ja kiedyś mu powiedziałam, ja mówię, słuchaj, koledzy, a ty mi nigdy nie powiedziałeś, że mam nogi i troszkę, nie mówię, że mi było przykro z tego powodu, chociaż przysięgam, nie leciałam na niego, ale dla mnie to jest jakieś takie normalne i ja dzisiaj w jednej ze stacji słyszałam właśnie rozmowy no, w związku z tym, co się dzieje z panem Durczokiem i z tym molestowaniem. I właśnie niektóre panie, ja dlatego nie jestem między innymi feministką, bo mnie się wydaje, że troszkę idziemy w tę stronę, że już w ogóle mężczyzna nie zobaczy, że na przykład kobieta może powiedzieć, ustąp mi miejsca, ale tak samo, prawda, mężczyzna może kobiecie powiedzieć, słuchaj, ustąp mi miejsca, bo ja czuję się zmęczony, bo mężczyźni też mają dużo na głowie, nawet jak są łysi, więc to... I krótko mówiąc, żeby nie przedłużać, że mnie się wydaje, że troszeczkę, że to jednak dodaje pewnego uroku, bo mówię, praca jest szalenie ważna, ale żeby było troszkę przyjemniej i naprawdę, przysięgam, mnie nie chodzi o to, żeby jakiś pan wsadził jakiejś ładnej pani łapę za dekolt, czy klepnął ją po pupie, nie o to chodzi. Ale jeżeli zwróci uwagę w sposób taktowny, że ładnie wygląda, że ma piękne włosy, czy oczy, to wiadomo, że zaraz kobieta myśli o czym innym, to mnie się wydaje, że to nie jest jeszcze molestowanie i że to raczej sprawia przyjemność. Tak jak mówimy, że przecież kobiety też, no przynajmniej za moich czasów tak było, że mówiła, a ten to jest przystojny, a ten to taki. Kobiety też na to zwracają uwagę i wydaje mi się, że to jest normalne, no bo mówimy, w pracy jesteśmy ludźmi, ale oprócz tego, no nawet w związku z gender, którego ja się akurat nie boję, ale mimo wszystko no są pewne różnice i pięknie się czasem różnimy. Jeżeli jakaś pani się pięknie różni i teraz, bo tu pan profesor powiedział, że te kobiety tak, ale popatrzmy na panią doktor Ogórek, jakże pięknie wygląda i jak, no trudno, ja w jakimś programie nieopatrznie pierwszego dnia powiedziałam, co o niej sądzę, powiedziałam, nie wiem, bo nie znam jej poglądów, ale że jest to niezwykle atrakcyjna kobieta, bardzo ładna, świetnie ubrana. Następnego dnia usłyszałam, jak pani Nowicka, którą uwielbiam, którą znam, ale powiedziała, że to jest seksizm, że nie można o tym mówić, że ona jest ładna. Bo kiedy ona jest ładna, no nic, aż przykro patrzeć. Ja mówię, w moim wieku i z moją nienachalną urodą, to aż z przykrością to stwierdzam, ale taka jest prawda i nie będę mówiła, że ona mi pana Millera, że Miller, a pani Ogórek to jest to samo. No nie jest dla mnie wielka różnica. Na razie jeśli idzie o wygląd. No więc tylko tu mówię, że żeby nie... Tak mi się wydaje, żeby nie iść w tym kierunku, że właśnie mężczyzna nie może coś fajnego, jakiegoś komplementu powiedzieć. No ja osobiście mówię, może to jest kwestia wieku, nie widzę w tym nic złego, a nawet wprost przeciwnie, wydaje mi się, że to czasem człowiek taki umęczony w tej pracy, a tu facet powie fajnie wygląda, a to jakoś ta kobieta troszeczkę i zaraz ładniej wygląda. No więc ja bym tyle powiedziała i dlatego tutaj bardziej bym się skłaniała do pana... Mamy dwie frakcje, pan profesor Lizdebski i Maria Czubaszek. Która i doktor... ma już to za sobą. No. Ale miałam takie poczucie przed rozpoczęciem tej rozmowy, tej debaty, że jednak na ten wątek tych relacji damsko-męskich, pracowniczych zejdziemy prędzej czy później, bo od dwóch tygodni nawet TVP Kultura zrobiła na ten temat program, więc to jest bardzo, bardzo gorący i palący i tak naprawdę potrzebny temat, o tym trzeba rozmawiać. Panie profesorze, pan... Znaczy, jak pani Maria Czubaszek mówi o tej naszej frakcji, prawda, to nie chcę z kolei przeciwstawiać się temu, o czym mówi właśnie zaprzyjaźniona ze mną pani doktor Ewa Wojdyło, bo ja mam wrażenie, że mówimy chyba o podobnych sprawach, ale troszeczkę innym językiem, dlatego że możliwe, że ze względu na pewne kwestie czasowe użyłem znowuż różnych skrótów myślowych. I z kolei, nie chcąc tłumaczyć, o czym mówiła pani Maria Czubaszek, bo sama znakomicie wie, o czym mówi, to sądzę, że
na przykład, jeżeli Ewa Wojdyło mówi o tym, że my się wzajemnie lubimy i jesteśmy i potrafimy do siebie się uśmiechać i wyrażać serdeczność w relacjach z sobą, to jednocześnie na tyle się znamy, że znamy także pewne swoje granice dotyczące naszych relacji. I to, o czym z kolei pani mówi, to ja myślę, że to jest także bardzo ważne, żeby pewnych rzeczy w relacjach między kobietą, mężczyzną, kobietą, kobietą, mężczyzną i mężczyzną, także nie zapominać, ale z kolei, jeżeli pani mówi o pewnym komplementowaniu, które pani sprawia i sprawia, sprawiało i sprawia... Komplementów nie słyszę już teraz. To nie jest prawda. Prawda. Ma pani duży fan klub. Tak. Natomiast ja myślę, że to też jest ważne, od kogo te słowa były kierowane, na ile bezpiecznie czujemy się w relacjach z drugą osobą, tak aby to, o czym pani mówi, moje dobre samopoczucie wynika z faktu, że ktoś coś podkreślił, ale nie przekracza jednocześnie moich granicy poczucia bezpieczeństwa w relacji z drugą osobą. One to jest dla mnie oczywiste. No tak, ale niestety nie są to sytuacje oczywiste dla wszystkich. I myślę, to o czym mówimy od samego początku, to tak naprawdę nawiązuje do tego, o czym mówiła profesor Fuszara, o funkcji edukacyjnej. O tym, że naprawdę dużo mamy bardzo duże zaniedbania w sensie edukacyjnym dotyczącym właśnie naszej płciowości, kobiecości, męskości, asertywności, relacji społecznych i tak dalej. Dlatego, że jeżeli znowuż Ewa Wojdyło mówi o przedszkolu, to jest pokazanie, co znaczy pewna socjalizacja, co znaczy wiedza, co znaczy wykształcenie i co znaczy powiedzenie stop. Ale wiesz, że możesz powiedzieć stop już będąc dzieckiem, dlatego że zostałeś wyposażony w wiedzę i teraz potrafisz z niej umiejętnie korzystać. To, o czym mówiła pani dyrektor, jeżeli chodzi z kolei o wspieranie pracowników, pracownic w umiejętności takie, czy radzenia sobie w sytuacjach różnych, także w sytuacjach rodziny. I chcę pani powiedzieć, że ja nieraz z przerażeniem patrzę na swoich pacjentów, którzy mają pewne trudności w relacjach rodzinnych, w relacjach małżeńskich, że te osoby nieraz opowiadają o różnych treningach, które przechodzą w pracy, treningach dotyczących właśnie umiejętności komunikowania, relacji z klientem, negocjacji, asertywności i okazuje się, że w pracy są dobrzy. A jak przychodzą do domu, to jakby zapomnieli, że te kompetencje zawodowe, które mają, a wynikają także z ich kompetencji dotyczących negocjacji, komunikowania, one także są ważne w relacjach rodzinnych, w relacjach w związku, dlatego że związek też często polega na pewnej formie mediowania, negocjowania związanego z naszymi oczekiwaniami, przekraczania pewnych granic. I ja się często dziwię temu, że ludzie mają swoje zasoby, jeżeli chodzi o wiedzę, a nieraz te zasoby wykorzystują tylko na przykład w pracy, a nie potrafią, jak zamykają drzwi w domu, zapominają, że ta wiedza to jest także dobra wiedza do wykorzystania w relacjach rodzinnych z mężem, żoną, dziećmi, innymi członkami rodziny, bo to jest właśnie także budowanie pewnych umiejętności społecznych. Także mnie się te programy, o których pani mówi, bardzo podobają, tylko żeby ludzie chcieli często korzystać ze swoich, no, tych zasobów, które już na dzień dzisiejszy mają. Mi się wydaje, jeżeli mogę dodać jedno zdanie, ważne jest to, żeby właśnie zauważyć to, co pan profesor powiedział, że i ja to zwłaszcza u kobiet zauważyłam, że kobiety mogą być bardzo wykształcone i mieć te wszystkie kompetencje, po czym one zatracają je wchodząc do domu. I tam dzieją się... No, to jest też bardzo ciekawe pytanie, dlaczego? No, natomiast to ewidentnie, ja to widzę, tak, że kobiety gdzieś się w tym zatracają i po prostu gdzieś tracą te kompetencje.
Ja mogę Państwu podać konkretny przykład kobiety, którą kiedyś miałam okazję poznać, jak gdyby już trochę w późniejszym etapie życia, ale historia wywodzi się z tego, że ona na wakacjach spędzała wakacje z dzieckiem. I w pewnym momencie wokół pensjonatu, w którym była, zaczął się kręcić mężczyzna. Moja znajoma, która też tam była, zauważyła mężczyznę, dlatego że uważała się zagrożona, no jakiś facet kręci się codziennie rano wokół budynku. Poprosiła o ochronę, żeby zwrócić na tego pana uwagę. I któregoś dnia zauważyła, jak ta wykształcona, bo też ją wcześniej zauważyła, pani z tym dzieckiem, siedzi zapłakana w restauracji. Nie wytrzymała i zapytała ją, czy może mi pani powiedzieć, o co chodzi? Siedzi pani zapłakana, wygląda pani na bardzo wykształconą kobietę, a ten pan odszedł z pani dzieckiem. Co to się właściwie dzieje? I kobieta zaczęła płakać i powiedziała, że mąż ją prześladuje, jest alkoholikiem, utrzymuje go od wielu lat, ucieka od niego i tu też uciekła, ale on ją znalazł i przyjechał i zabrał jej dziecko, bo ma prawo. W związku z tym, że to nie była jakaś tam przypadkowa kobieta, więc pomogła jej tą kwestię uregulować. Natomiast jak gdyby z tego wprost wynikało, tak, że kobieta była wykształcona, bardzo dobrze sobie radziła w korporacji, natomiast w relacji z tym mężczyzną ona po prostu ponosiła klęskę, można powiedzieć. Ona nie umiała się obronić, więc gdzieś nam te kompetencje zanikają. I pewnie ja myślę, że Państwo, jak tutaj psychologowie, pan jest profesorem, znajdziecie wytłumaczenie tego, bo myślę, że jest jakieś wytłumaczenie, ale tak się po prostu dzieje. Moim zdaniem, jeśli można, to nie powiem nic mądrego, tylko ponieważ wbijało się to właśnie nawet i za moich czasów i to w zasadzie i teraz słyszę, że rodzina jest najważniejsza i w związku z tym kobieta się tak czuje trochę odpowiedzialna i będzie pazurami się trzymać, to Kościół jest za tym, że to jak jest małżeństwo, prawda, to ja uważam na zawsze to się tylko umiera i małżeństwo też nie jest na zawsze. I kobiety jednak, część kobiet właśnie może być znakomita w pracy, a tu jednak gdzieś tam z tyłu głowy to ma, że jednak tu jest dziecko, a tu jest ten mąż i właściwie tak powiedzieć mu, no nie potrafi być asertywna w stosunku do tego faceta. I mówię, że ta rodzina, bo ponieważ rodzina jest najważniejsza, najważniejsza i to często i księża mówią kobietom właśnie maltretowanych, ale to jednak jest twój mąż. I tu jest jakaś, ja nie mówię, że ta pani, o której pani wspomina, ale coś to się wszystko, że jednak ta tradycja, że kobieta powinna w rodzinie no, być taka łagodniejsza, no bo właśnie jest kobietą, to moim zdaniem jest bzdurą, no i to prowadzi, bo nigdy nie cytowałam dotychczas pan poseł, teraz europoseł Piecha, bo się nigdy z nim nie zgadzam, ale jedno, kiedy się rozwodził, powiedział, święta rodzina była tylko jedna. I ja się z tym akurat zgadzam, bo to całkiem nie, że te wszystkie rodziny, przecież najwięcej przemocy to w rodzinach jest, więc jak słyszę, że rodzina to jest w ogóle, że rodzina nie cieszy, gdy jest. No i czasem nie cieszy ona rzeczywiście. I w związku z tym te kobiety, i to jest chyba, z czym rzeczywiście należy walczyć, żeby kobieta, jeżeli w pracy jest dobra, to w rodzinie też w miarę powinna być dobra. Jak nie, to do widzenia i jakoś pozbyć się tego niefajnego męża. Jest takie powiedzenie, szewcy bez butów chodzi, ono chyba pasuje do tej relacji. Natomiast ja myślę, że to nie dotyczy tylko kobiet, bo są mężczyźni w tych klubach, zarządach, którzy po przyjściu do domu zdarzają się też tacy są pantoflarzami, którzy nie rządzą, tylko rządzi kobieta. Pani doktor Wojdyło powiedziała o tych 65% kobiet wykształconych. Ja kilka tygodni temu spotkałam kanadyjską pisarkę i dziennikarkę, autorkę książki Wojna kobiet Sally Armstrong. Teraz już przyznającą się do swojego wieku, bo grubo po 70. I ona opowiedziała mi o Kanadzie, bo tam się urodziła, wychowała, tam nadal mieszka, tam była żoną, jest matką. I powiedziała, że w 60. latach, kiedy brała ślub, musiała powiedzieć w tym podczas tego ślubu w cywilnym urzędzie i będę ci posłuszna. Kiedy urodziło się dziecko i trafiło do szpitala, musiała mieć pisemną zgodę męża na to, żeby dziecko odwiedzić w szpitalu, a kiedy chciała założyć konto w banku, też mąż musiał wyrazić się zgodę. Powiedziała mi wtedy, co prawda, nie pamiętając tych czasów, no ale mam rodziców, co prawda banków i kont bankowych u nas wtedy chyba nie było, natomiast zgód takich, byliśmy chyba bardziej rozwiniętym krajem, pani doktor, w tych czasach PRL-u, jeśli chodzi o prawa kobiet, jeśli chodzi o to tak zwane uprawnienie. No, nie chcę być prześmiewcza, ale te kobiety na traktory pamiętamy wszyscy. Nie, proszę nie mylić kilku
takich jakby dwóch różnych płaszczyzn. Jedna to są prawa kobiet, a drugie to jest szacunek wobec kobiet. I kobieta na traktorze była jakimś reliktem, czy jakimś symbolem, czy artefaktem tego socrealizmu. I to w ogóle to było bardzo sowieckie i w ogóle to nie jest żaden argument. To nie jest żaden argument, bo ta sama traktorzystka przychodziła do domu i nie wiadomo, co ten mąż kazał jej robić, albo nawet nie kazał, a ona bez słowa musiała być jego właśnie posłuszną mu i powinną mu i całkowicie podporządkowaną mu i poddaną mu i tak dalej. Więc ja bym chciała powiedzieć o takiej rzeczy, że nawet ta nasza rozmowa pokazuje, jak bardzo wiele pojęć inaczej się rozumie. I nic dziwnego, że w całym społeczeństwie znajduje to odzwierciedlenie. Pan profesor powiedział, że bardzo jest ważne, żeby te granice, które każdy człowiek ma, drugi człowiek respektował. Ale przecież nie możemy stawiać na domysł. Bo to dopiero właśnie w tej chwili się wszyscy domyślają, jakie ktoś może mieć granice i na przykład ktoś zaborczy idzie tak, że ty nie masz nic do gadania, bo właśnie zostajesz przedmiotem w jego jakichś tam wyobrażeniach czy pomysłach. Granice trzeba nauczyć się wzajemnie respektować i to tu się zgadzam, ale granice trzeba uwidaczniać. To, co się właśnie malutkie, czteroletnie dzieci już nauczyły, to jest właśnie pokazywanie stop, dalej nie. I tego się trzeba nauczyć teraz. Już wcześniej powiedziałam o tym, że procesy społeczne są takie troszeczkę lawinowe, ale jednak zajmują czas, to jest proces. I proces przemian społecznych polega na tym, że składa się ze zmian indywidualnych, ponieważ nie ma czegoś takiego jak społeczeństwo, co jest bytem abstrakcyjnym. Społeczeństwo to jesteśmy my. Jeżeli się cztery osoby zaczną inaczej odnosić do pewnych spraw, inaczej je rozumieć, no to wtedy już troszeczkę te zmiany będą dużo, jak gdyby będą bardziej zarysowane. Ale być może w pradawnych czasach były jakieś inne mechanizmy przemian, bo były zawsze. Ale dzisiaj, między innymi dlatego, że właśnie system cywilizacji, który zbudował państwa opierają się na konstytucji, konstytucje składają się z reguł i zasad współżycia i tak dalej, to my dysponujemy narzędziem. I to narzędzie nazywa się prawo. I czekanie, że coś się samo zmieni, bo świadomość się poprawi, jest naiwnością, a nawet bym powiedziała, jest sabotażem. Jest sabotażem, bo jeżeli my będziemy czekać, że ludzie sami dojdą do tego, że trzeba przestrzegać bezpiecznej prędkości, to zginą tysiące ofiar będzie. Wobec tego, co robimy? Stosujemy system prawny. I tak jak w poruszaniu się na drogach publicznych mamy prawo, kodeks drogowy. I jak słyszymy już teraz prawie, że co 3 miesiące mamy dodatkowe nowe jakieś protuberancje, zaostrzamy, odbieramy, zakazujemy. No to co to jest? To jest to, że my przyczyniamy się do przemiany społecznej. No i za pomocą czego? Nie, że policjant stoi na rogu i za każdym razem, jak ktoś przestrzega, to on macha ręką i mówi przestań, nie, wolniej. Nic podobnego. To po prostu trzeba wymusić. I te wymuszenia następują w drodze cywilizowanej za pomocą przepisów, reguł, norm współżycia i egzekwowania ich w drodze odpowiednich procedur.
Przepraszam, tu muszę jedno Mariusz, słowo, proszę, bo ja się zgadzam, prawo, ale to prawo ustalają ludzie i mówimy o wymuszaniu. I niestety mnie się bardzo nie podoba, że niektóre osoby ustalające prawo, mam na myśli nasz Sejm, że zmuszają mnie do pewnych rzeczy, które mi absolutnie nie odpowiadają. I naprawdę, bo to by znaczyło, że prawo jest zawsze dobre. No niestety, ale bywają również prawa wymyślane przez naszych wybrańców, moim zdaniem bez sensu, a w każdym razie mnie nie odpowiadające. Więc prawo nie wszystko załatwia, bo ja często buntuję się przeciwko prawu, które no jednak na pewno co innego ja mam w głowie, a co innego ma pani Marzena Wróbel, czy pani Beata Kempa, czy pani profesor Pawłowicz. Może dlatego, że ja nie jestem profesorem. Ale w każdym razie, czyli prawo nie zawsze, trzymanie się tego prawa nie zawsze ułatwi mi życie. Czasem wprost przeciwnie, raczej mnie denerwuje to prawo i to zmuszanie właśnie do przestrzegania tego prawa. Więc tutaj bym troszeczkę się chcę mówić, bała. Co pani, pani doktor Wojdyło miała na myśli, ale myślę, że takie jak powstawanie komisji w korporacjach, powstawanie komisji do spraw mobbingu i molestowania seksualnego w telewizji TVN. Od 2009 roku taka komisja istnieje w Telewizji Polskiej. Dowiedziałam się o tym kilka tygodni temu. W kolejnych wielkie korporacje mają to od co najmniej od 4-5 lat. Dam natomiast jeden przykład. Bo to troszeczkę, co pani robi, to jest tak jakby my mówimy o czymś, a pani szybko o czymś innym. Dam pani taki przykład. Kiedyś podatków nikt nie płacił. Pewnego dnia zaistniała taka rzeczywistość, w której powstała koncepcja opodatkowania obywateli zarabiających pieniądze. Na początku nie płaciło prawie 80% ludzi podatków. Tak jak za abonament telewizyjny nie płaciło 95%. W miarę czasu i podnoszenia się świadomości w wyniku tego prawa, bo tylko to prawo pokazało, że płacenie, niektórzy się już nauczyli. Oczywiście nie wszyscy i niektórzy mówią, a to prawo jest okropne, te podatki to są okropne. Jak się da, to oszukam. Ale znowu to jest tak jak ze ściąganiem na klasówkach w szkole. Są kraje, są szkoły na świecie, gdzie ściąganie w ogóle nie wchodzi w grę. Polakowi to powiedz, to obśmieje to. Ale już są, już te jaskółeczki przyfrunęły. I są już i osoby, i klasy, i nauczyciele, i uczniowie, którzy przyjęli ten pomysł, że nie będziemy oszukiwać na klasówkach, będziemy płacić podatki, będziemy przestrzegać prędkość dozwoloną, nie będziemy rozmawiać przez telefon komórkowy, będziemy sprzątać po psie, prawda? To są wszystko zmiany, które zachodzą i my jesteśmy beneficjentami tych zmian, bo my już widzimy, że to następuje. Jeszcze mamy daleką drogę. W Ameryce dziewczyny przeszły długą drogę, a my ją przechodzimy. I pewnego dnia nie będzie żadnej sprzeczności z tym, że ktoś mówi komplement, ale przepraszam bardzo, od razu zapytam, jak to jest, że o komplemencie mówi się wyłącznie, kiedy mężczyzna mówi kobiecie? A kobieta nie mówi komplementów? Też. Super okulary masz. Fantastycznie ci w tych okularach. Wiesz, dowcipy opowiadasz naprawdę tak, że nie mogę w ogóle się doczekać, kiedy się znowu spotkamy. Hej, no twoja elegancja powala. To są komplementy. One, świat powinien być symetryczny. Symetryczny, co nie znaczy, że identyczny, ale jednak nie może to być tak, że ktoś wykorzystuje swoją nadrzędną pozycję, pozycję władzy, tak jak się dzieje w domach tych dziewczyn, z którymi pani ma zajęcia, bo jak ona wchodzi do domu, to ona przestaje być partnerką, ona zaczyna być tą osobą, którą spotka kara, przecież ją spotka kara za to i ta kara będzie w postaci nadużycia, w postaci upicia się, w postaci zostawienia jej, w postaci nie dania jej pieniędzy. No tysiąc kar ma mąż nad kobietą,
którą chce zmusić do posłuszeństwa. Bywa też odwrotna sytuacja, że kobieta nad mężem o więcej zarabia, w razie czego głowa ją boli, wiadomo, i tak dalej, też potrafi ukarać mężczyznę, więc wydaje mi się, że to nie dotyczy oczywiście większości kobiet, ale jednak dotyczy również i mężczyzn. Naprawdę bywają, ja już nie mówię o pobiciach, że czasem kobieta, bo są też wysportowane, sprawniejsze, zdrowy tryb życia. Ja kiedyś, jak była młoda, to mnie przyłożyła facetowi, a to jest kobieta potrafi, bo czasem jest silniejsza. Więc mówię, to nie dotyczy chyba tylko kobiet. W ogóle chodzi o to, żeby ludzie nawzajem się szanowali, fajnie do siebie podchodzili. Oczywiście częściej się zdarzają te nieszczęścia kobietom, ale myślę, że nie tylko. Pani Maria Czubaszek pięknie przeszła do ostatniego wątku naszej rozmowy, bo chciałam Państwa zapytać na koniec, dokąd nas ta ewolucja doprowadzi? Czy do tego, że my kobiety będziemy bardziej męskie, a mężczyźni bardziej kobiecy? Czy siła kobiet będzie wzrastać, a mężczyzn słabnąć? Jak to będzie wyglądać? Pani Katarzyna Majewska na początek. Jak to pani obserwuje? Pani Ewa mi powiedziała, że ja zadaję takie naiwne pytanie, czego właściwie chcą kobiety? I to jest naiwne pytanie, ale to jest bardzo trudne pytanie, na które myślę, że chyba też powinniśmy sobie trochę odpowiedzieć, bo na pewno chcemy partnerstwa, tak, w związku. Czyli wspólnie wychowujemy dzieci, wspólnie zarabiamy, wspólnie spędzamy czas. Mamy specjalnego genu do zmywania naczyń, tak ktoś powiedział ostatnio. Natomiast prawdą też jest to, że mamy tyle niezależności, ile mamy oszczędności. I o tym też trzeba pamiętać, czyli w tym partnerstwie myślmy o tym, żeby tej niezależności gdzieś nie zgubić i tego podporządkowania, żeby nie było za dużo. Natomiast ja bym trochę nawiązała do tego, co powiedziała profesor Fuszera na wstępie. My jesteśmy kobietami biznesu, spełnionymi, zajmujemy wysokie stanowiska. Ja bym chciała zaapelować o to, żebyśmy patrząc na kobiety wokół siebie i planując ścieżki ich rozwoju, też widziały to, że są po prostu kobiety. Że one mają swoje problemy, o których my w ogóle nie mamy świadomości, których w ogóle nie ujawniają, bo one też chcą być takie twarde i one chcą robić tą karierę, chcą być zaangażowane w pracę, przekraczać kolejne bariery, rozwalać te szklane sufity, po czym idą gdzieś, walą w tym domu w ten sufit, tam go nie umieją rozbić. I czasami zauważmy to, że one właśnie potrzebują naszego wsparcia też troszeczkę w innym obszarze i ważne jest to, że w korporacjach są organizacje typu właśnie compliance czy wszelkiego rodzaju inne, które monitorują zachowania. Natomiast to, co mi się też zdarzyło w moim życiu zawodowym w ogromnej korporacji, w której pracowałam, że mimo, że były te wszystkie organy, w momencie, kiedy się pojawiły, że pojawił fakt, że jakiś mężczyzna zajmujący wysokie stanowisko zachowywał się niewłaściwie, to kobieta, która go nadzorowała, po prostu kompletnie zignorowała ten fakt. Po prostu uznała, że wydaje wam się, to niemożliwe. To wszystko jest ich wina, to one są winne. Więc chciałabym prosić o to, że jeżeli mamy takie przypadki w naszym otoczeniu, to bądźmy wiarygodne. Bądźmy wiarygodne, dlatego że jeżeli my nie będziemy wiarygodne, to te kobiety nigdy nie będą przychodzić, nie będą tych faktów ujawniać i my tej rzeczywistości nie będziemy mogli zmieniać. I to jest ważne, mamy wpływ na rzeczywistość, zajmujemy takie, a nie inne funkcje w firmach i też społecznie i wydaje mi się, że warto te wszystkie kwestie adresować, tym bardziej, że w moim odczuciu możemy je adresować. Pan profesor Izdebski kilka tygodni temu powiedział, są już tacy mężczyźni, którzy boją się kobiet, bo kobiety coraz więcej, częściej mówią, czego chcą. I nie rozmawialiśmy tylko o życiu seksualnym. No i są kobiety też, które się boją niektórych kobiet, bo no ja właśnie. Bardzo długo pracuję od 19 roku życia, na szczęście do tej pory jeszcze nie zabronili, bo wiem, że to dopiero pan Duda chyba zabroni mi pracować, ale na razie jeszcze mogę pracować i muszę znowu powiedzieć, że trafiały mi się szefowe całkiem niefajne. I ja nawet kiedyś w wywiadzie powiedziałam, że właściwie może miałam pecha, może szczęście, ale zawsze lepiej mi się pracowało z szefem, mimo że naprawdę żadnych męsko-damskich nie było stosunków. Ale czasem kobiety były bardziej fałszywe, mówię o szefowi. Ja nie mówię, że wszystkie są takie, ale po prostu też się zdarza. I właśnie ten podział, poza tym to generalizowanie, czego chcą kobiety. Oczywiście ja wierzę, że tutaj panie, które są, to chcą fajnie pracować, chcą być doceniane, chcą tyle samo zarabiać. Ale przecież nie ukrywajmy tego, że są kobiety, które chcą, żeby facet na nie pracował, że chce traktować faceta jak bankomat, że chce sobie siedzieć w domu, mieć czas na kosmetyczkę. Są też takie akurat. No,
Niestety, ale tak. Ale dokąd ta ewolucja nas zaprowadzi? Nie generalizujmy, bo oczywiście ja mam nadzieję, że większość będzie idzie to w tym kierunku, co panie, które tu pracują, które są w biznesie, które coś znaczą. No ale wydaje mi się, że nigdy nie znikną też i takie panie, które chcą być piękną paprotką przy panu i po prostu traktują tak jak bluz taki, co się opina i tylko żeby mieć pieniądze na swoje fajne. Więc mówię, generalizowanie chyba jest bardzo niebezpieczne. Dokąd nas ta ewolucja zaprowadzi? Mnie takie... to już prowadzi wszystko do grobu, więc ja już się nie muszę zastanawiać nad tym. Mnie do takiej urny, oby nie przeźroczystej. Panie profesorze. Ja myślę, że najważniejsza jest kategoria dotycząca prawa do wyboru, bo to, o czym także pani powiedziała, jeżeli ten wybór kobiety dotyczący funkcjonowania w relacji rodzinnej, taki jaki, o której pani mówiła, będzie jej świadomym wyborem, bo taki chce lansować swój styl życia, także tego rodzinnego, to ja myślę, że to jest właśnie prawo kobiety do wyboru albo również prawo mężczyzny do wyboru w sytuacji, kiedy, jak mówimy, bywa tak, że i coraz częściej, że kobieta więcej zarabia, jeżeli sobie w tym związku policzą, to może powiedzą tak, że może lepiej by było, jakby on przejął więcej funkcji opiekuńczych wobec dzieci, a ona będzie w tym momencie więcej zarabiała. Ale to ich jest właśnie wspólna decyzja, mając te także poczucie równych praw kobiet i mężczyzn, a jednocześnie pewnego podziału w domu. Natomiast to, o czym pani mówiła, ja myślę, że nie chcę, żebyśmy po tym naszym spotkaniu zakładali jakieś stowarzyszenie ochrony nad mężczyznami, ale mam wrażenie, że mężczyźni zaczynają być trochę z punktu widzenia zdrowia psychicznego także w trudnej sytuacji. Dlatego, że to, o czym pani doktor mówiła, wzrasta liczba kobiet wykształconych. Wzrasta grupa kobiet bardziej świadomych różnych sfer naszego życia, życia społecznego, życia rodzinnego, kompetencji zawodowych, także świadomych, ja wrócę do swojej profesji związanej z seksualnością człowieka, także bardziej świadomych swojej seksualności i swoich praw seksualnych. I tego, czego mogą oczekiwać również w relacjach seksualnych od mężczyzn. Tutaj niestety wiedza mężczyzn za bardzo nie wzrasta. Wzrasta świadomość kobiet. I ja w grupie swoich pacjentów coraz więcej dostrzegam mężczyzn jako tych pacjentów, którzy przeżywają pewien lęk w relacjach seksualnych, czy sprawdzą się w seksie, czy w ocenie kobiety on wypadnie dobrze. I myślę, że to wynika także z tego faktu, że jest mały dialog, że wrócę do relacji seksualnych, że ludzie mają takie poczucie, że seks to jest to, co się robi, ale nie jest ta sfera, o której się również rozmawia o miłości, o relacjach, o wzajemnych potrzebach i wzajemnych oczekiwaniach. I też myślę, że jest pewna grupa mężczyzn również, która zaczyna się pojawiać, to jest ta grupa, którzy boją się nieraz artykułować swoich potrzeb wobec kobiet, czego oczekiwa, to co powiedzieliśmy na początku, ten dotyk, przytulanie jest ważny i dla kobiety, i dla mężczyzny. A stereotypowo znowuż wychodzi na to, że to kobieta nieraz bardziej jest otwarta, żeby o tym powiedzieć, czego oczekuje, a mężczyzna się często wstydzi również powiedzieć kobiecie, że on także potrzebuje tego, co związane jest z przytulaniem i z dotykiem. Patrząc jeszcze w przyszłość, to myślę, że będzie spadała liczba w Polsce liczba małżeństw sakramentalnych, że jeżeli byłyby związki partnerskie, my często mówiąc o związkach partnerskich odnosimy je do związków jednopłciowych, co jest nieprawdą. Natomiast jeżeli by była możliwa legalizacja związków partnerskich, to mam wrażenie, że wzrośnie liczba w Polsce związków partnerskich, tych także heteroseksualnych, ale jednocześnie będzie wzrastała liczba grupa osób dokonujących wyborów życia w pojedynkę. I będzie więcej tych osób. Natomiast kiedy ja badam osoby żyjące w pojedynkę, tak zwanych singli, to często dostrzegam to, że to jest taki mój świadomy wybór bycia singlem, ale często jest także tak, że
osoby dokonują wyboru życia w pojedynkę, mając także poczucie, 50% przynajmniej tak twierdzi w badaniach, że nie ma w ich otoczeniu osoby spełniających ich oczekiwania. Że kobieta właśnie teraz będąc mamy coraz kolejny problem. No, bardziej świadoma siebie, swoich praw, nie dostrzega w otoczeniu takiego mężczyzny, jakiego chciałaby mieć. A jednocześnie jest coraz bardziej wyposażona w pewne prawa, o których my mówimy i nie poddaje się tej presji społecznej związanej z tym, że w pewnym wieku no, wypada już być w związku, w pewnym wieku wypada już rodzić dzieci. I ja myślę, że to ja nazwałbym korzystnymi zmianami, jeżeli chodzi o dokonywanie wyborów, jeżeli to są wybory świadome. Kończąc jedno zdanie, a propos tego, co pan profesor powiedział, kiedyś jeden z magazynów, już nie pamiętam jaki, ale właśnie panie atrakcyjne, dziewczyny świetnie pracujące, sprawdzające się i one wyszłybyśmy za mąż, tylko nie mamy za kogo. Bo to jest właśnie to, że kobiety zaczynają mieć większe wymagania, stąd też niektórzy panowie, którzy to odczuwają, strach jest, a nie tylko jeśli idzie o sprawy seksu, ale również o owoce tego seksu. Ja na przykład, ponieważ znam znajomego psychiatra, on ma wielu pacjentów, facetów, którzy mają okropny stres, ponieważ ich partnerki czy żony, nie wiem, ale partnerki zmusiły je do tego, bo to jest kobieta potrafi zmusić, żeby byli przy porodzie. I po prostu dla wielu mężczyzn to jest taka trauma, a po prostu tak wypada, bo koleżanki mąż był, czy tam przyjaciel i musi. A są panowie, którzy nawet z przyjemnością idą, a są tacy, którzy potem mają problemy nawet w współżyciu z tą kobietą, bo ma taka trauma i przypomina się naprawdę. Czyli, więc my Państwa, kobiety czasem potrafimy też zmuszać mężczyzn do rzeczy, do których nie powinno się. Proszę Państwa, frakcja Czubaszek i Zdebski to silna kobieta, słabszy mężczyzna, a frakcja Wojdy Łomajewska, no właśnie pani doktor. Podział na początku pani Maria Czubaszek zaproponowała, od razu na frakcję podzieliła, więc... Tylko jedną rzecz chcę powiedzieć, że dla tych kobiet, które tak chciałyby być paprotką, jak pani powiedziała, to w ogóle nic się nie zmieniło, one mogą być paprotką. Kto im zabrania być paprotką? Przecież to łatwiej być paprotką, prawda? Bo obyczaj, tradycja, tylko że ta paprotka najczęściej więdnie, bo mężczyzna woli kobietę, która jest na przykład ciekawa, ma zainteresowania, no jest o czym z nią porozmawiać, no z paprotką dużo się nie porozmawia i dlatego one zostają same bardzo szybko. One po, jak tylko tam, nie wiem, 5, 8, 7 lat, statystyki rozwodowe to pokazują i to jest po prostu straszne i to tym kobietom trzeba troszeczkę pomóc, żeby one, jeżeli chcą realizować się w formie takiego, no, takiej biernej osoby w rodzinie i ten mężczyzna będzie tym głównodowodzącym, to jednak niech dbają o to, żeby ten mężczyzna po coś tę kobietę chciał, bo nawet sprawa seksu, to zapytajcie pana profesora, bardzo szybko przestaje być takim ogromnym bodźcem. I to z tego powodu, że właśnie ta rola, w której kiedyś nasze babki, prababki, wszystkie były w rolach takich, a dzisiaj już na pewno jest ich mniejszość. I nikt im dalej nie zabrania trwać przy tym modelu. To, o co jest trudno, to jest z tego modelu wyjść i wyjść tak, żeby budować nie tylko własne, to o tym była ta właśnie rozmowa, nie tylko własne szczęście i własną samorealizację, ale wspólną samorealizację. To jest to, czego się trzeba nauczyć. I są, na ten temat jest wiedza, na ten temat są eksperci, specjaliści, znawcy, i naprawdę miliony przykładów wspaniałych. I to o to chodzi, żeby być razem pięknie, a nie żeby podporządkowywać się modelowi, który po prostu przyszedł, no trochę tak jakbyśmy dzisiaj uznali, że jeżdżenie wozami konnymi było dużo bezpieczniejsze i dlatego przesiadamy się. No bez sensu. To jest oczywiście okupione pewnymi kosztami. Te koszty społeczne są koszty indywidualne, a nawet polegające na tym, że następuje ścieranie się pewnych postaw.
I te postawy często artykułujemy w taki sposób, że one tak jakby mają uciszyć tą drugą stronę. A to w ogóle nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby wypracować no, pewną formułę, konsensus, czy nie wiem, modus vivendi, wspólny, a nie taki, w którym będą dwie przeciwne strony. Bo kobieta i mężczyzna to nie są przeciwne strony. To powinny być komplementarne. No i o to chodzi. A często dzisiaj są niekomplementarne. Są takie, że kobieta jest wykorzystywana do jakichś celów mężczyzny. A bardzo rzadko, naprawdę, to jest około 0,5 promila, że jest odwrotnie. I to mogłoby być ostatnie zdanie dzisiejszego spotkania, dzisiejszej debaty, gdyby nie to, że profesor Izdebski jest w mniejszości i obiecałam mu, że na koniec będzie mógł powiedzieć i obietnicy dotrzymuje. Tak, co powiedziała pani doktor Wojdyło, jest takim dobrym zakończeniem tego, że rzeczywiście to nie jest duży promil, ale jest. Natomiast kiedy pani mówi o tej kobiecie paprotce, w cudzysłowie, tak? Mówimy kobiecie paprotce, to chcę państwu powiedzieć, odnosząc się do mojej praktyki z pacjentami, ja nie wiem, jak nazwać mężczyznę, który jest mężczyzną paprotką przy kobiecie. I tacy się pojawiają. I tacy nieraz jest im dobrze być w tej roli. I ja nieraz patrzę na... To promil, jak powiedziała doktor Wojtyła. Jest promil, tak, ale ja nie wiem, bo ja rozumiem, że są mężczyźni, którzy wykorzystują pozycję kobiety także zarobkową i wykorzystują kobietę do załatwiania swoich jeszcze jakichś aspiracji, ambicji i tak niestety też bywa i traktują kobietę instrumentalnie. Ale też przychodzi do mnie pacjent i mówi tak, wie pan co, jest między nami różnica wieku. Mężczyzna jest młodszy znacznie od kobiety. I on w środowisku tej kobiety uchodzi za żigolaka. Nie za paprotkę, tak? Bo tu kobieta może być paprotka, a facet to już jest wówczas żigola. I na przykład jak ja obserwuję ich związek, to oni się właśnie znakomicie uzupełniają w tym związku. Wybrali sobie taką sytuację funkcjonowała. Ale mężczyzna w pewnym momencie czuje się właśnie niewygodnie, bo on przyjął dużo takich funkcji domowych, takich wspierających wówczas kobietę, ale jednocześnie on się z tym dobrze czuje. On pracuje za szofera w domu, za ogrodnika, za kogoś i tak dalej. Ale wszyscy wokół ich, którzy dobrze ich nie znają, ich relacji, ich tego, jak ona się w tym dobrze czuje i on się w tym dobrze czuje, wskazują tej kobiecie, no popatrz, ty przejrzyj, jak on cię wykorzystuje, prawda? A ja mam wrażenie z kolei z pracy z nimi, że oni się kochają i jest im dobrze. I to jest właśnie także, myślę, pewna sytuacja związana z przełamywaniem pewnych takich stereotypów, ale właśnie za tym, o czym koleżanka mówiła, że ludzie mają się wzajemnie w związkach uzupełniać, nie tylko w związkach, ale w ogóle się uzupełniać. Widziałam ten wzrok dr Wojdyło, który gromił profesora Izdebskiego. Myślę, że po debacie będzie tu jeszcze gorąco, drodzy państwo. Bardzo wszystkim państwu dziękuję za przybycie. Naszymi gośćmi, naszymi panelistami byli pani Katarzyna Majewska, szefowa Towarzystwa Kobiecego, Stowarzyszenia Kobiet, Klubu Kobiet w PZU, pani dr Ewa Wojdyło-Siatyńska, psycholog, terapeutka uzależnień, pani Maria Czubaszek, satyryczka, pisarka, dziennikarka nie pozwala o sobie mówić. Silnie starsza pani, ale to i profesor Izdebski, wybitny seksuolog, bardzo państwu dziękuję. No i do zobaczenia. Dzisiaj wspaniała gala, oddaję jeszcze, głos. Jeszcze przed nami jedna debata, ja pozwolę sobie trochę roszadę wprowadzić w programie. Dziękuję państwu bardzo, proszę o pozostanie z nami, ponieważ jedna z panelistek będzie musiała wyjść wcześniej, dlatego prezentację najważniejszych wyników badań PWC i sukcesu pisanego szminką zrobimy po debacie biznesowej. A teraz ja zaproszę na tę moją działkę. Już mniej o ewolucji, ale tutaj widziałam ciekawy początek. Początek naszej debaty się szykuje. Ja zapraszam moje prelegentki, dr Beata Gessel-Kalinowska-Welka, już wspólnik zarządzająca Kancelaria Gessel. Jestem tutaj. Tak.
Proszę, brawa. Zachętę. Chociaż pani zachęty nie potrzebuje. Marta Czartoryska, wiceprezes grupy Wirtualna Polska. Marta Filipowicz, członek zarządu, dyrektor do spraw marketingu Filip Morris Polska. I Agnieszka Ostaszewska, partner, czy też powinna być partnerka PWC. Chociaż dziwnie brzmi. Proszę bardzo. Też pozwolę sobie schodami, bo dzisiaj ciasną spódnicę założyłam. Jak to było dzisiaj o tych strojach. Będziemy konkurować chyba troszeczkę z kawą. Tak, ale będziemy głośno mówić. No dobrze. To my tak będziemy nie debatować de facto o tym, co kobiety i de facto jak się czujemy, będąc w biznesie, bo ja bardzo lubię takie pytania. Jak się pani czuje, będąc pierwszą kobietą, czy jedną z pierwszych na wysokim stanowisku, więc o tym nie będzie. Będzie natomiast o tym, jak budować przewagi konkurencyjne, ale zaczniemy, bo tutaj już widziałam, zaczniemy od nawiązania do pierwszej dyskusji i o pewnych opiniach pań z pokolenia Y. Dobrze? To poproszę. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Rzeczywiście jest tak, że rozmawialiśmy z panią redaktor przed panelem. Ja stwierdziłam, że przygotowując się dzisiaj, jakoś podsumowując swoje myśli, wpadł mi w taki no, bardzo ciekawy materiał, muszę powiedzieć. To się tytuł tego materiału jest 13 rzeczy, które namiętnie drażnią typową przedstawicielkę pokolenia Y. Nie będę tutaj czytać wszystkich 13, chociaż zachęcam do lektury. Jest to artykuł w internecie, natomiast bardzo mi się spodobał jeden z nich. A dlaczego w ogóle o tym myślałam? Ponieważ, dlaczego w ogóle jakby sięgnęłam do tego materiału o tych naszych koleżankach z pokolenia Y? Ja się czuję mentalnie z pokolenia Y. Jakoś kalendarzowo z trochę tego X chyba, to się tak mówi, jeszcze się łapię. Ale co mi się zawsze wydawało? Zawsze mi się wydawało, że to pokolenie, które teraz weszło, czy wchodzi do biznesu, czy do życia, to jest to pokolenie, które tak naprawdę przełamie wszelkie stereotypy i już po tym pokoleniu, czyli po tym pokoleniu X, już nie będziemy rozmawiać na temat równouprawnienia kobiet, szans, barier i tak dalej. Będziemy musiały jakiś inny zastępczy temat sobie wymyśleć. I rzeczywiście, kiedy, jak mówię, przygotowywałam się do tego panelu, to stwierdziłam, że to nie tylko ja tak myślę, ale takie są nawet badania, że właśnie pokolenie X przebije szklany sufit. Takie są przewidywania. Czyli to, przepraszam, pokolenie Y. Czyli to pokolenie Y jest bardzo ważne, czyli dzisiejsze 30-latki. Tak chyba to, o ile dobrze pamiętam ten kalendarzową. Ja jestem poniżej X. 35. No właśnie mówię, 30-latki, przeciętne 30-latki. Ponieważ okazuje się, że... Większość naszych finalistek chciałabym. No właśnie, podkreślić. Właśnie. I słuchajcie, państwo, bardzo przepraszam, badania wskazują, że w następnej dekadzie, w następnych 10 latach kobiety z pokolenia Y będą stanowiły ponad 70% siły roboczej, brzydko mówiąc, tak? Czyli rzeczywiście od nich bardzo dużo zależy. I one ten szklany sufit przebiją i ja mam też takie poczucie, co prawda mam tylko dwóch synów, więc nie mam córki, nie mogę tego obserwować, one są trochę jeszcze młodsze niż to pokolenie X, ale tak jak patrzę, jak się dzieje u nich w szkole, jak oni reagują na siebie, znaczy w sensie takim międzypłciowym, to wydaje mi się, że to jest racjonalne. I teraz wracając do tego cytatu, najbardziej denerwuje nas, czyli osoby z pokolenia Y, kobiety z pokolenia Y. Po pierwsze mnóstwo reklam, to, że ciągle my pierzemy, sprzątamy i tak dalej, ale myślę, że to już nie jest nasz problem, bo to chyba nie kreuje postaw. Nie wiem, tu pan profesor pewnie będzie miał bardziej głęboki komentarz, ale wydaje mi się, że to w ogóle nie kreuje postaw kobiet, tak, i nastawienia do kobiet, tylko to po prostu stanowi o tym, że osoby z marketingu i z PR-u, które przygotowują te reklamy, już są trochę nie na czasie, tak? To znaczy, że one nie nadążają. Więc jeżeli chcą sprzedawać lepiej swój towar, to oni powinni zmienić reklamy, a nie my powinniśmy się na te reklamy denerwować, bo to nie nasz problem. Ale jedno zdenerwowanie bardzo mi się spodobało, a mianowicie jest takie. Człowiek, w sensie kobieta, uczy się, wzbogaca CV, planuje staże, przedłuża godziny w pracy, chce zostać kimś, a kolorowe magazyny i tak przypomną ci, że jedynym twoim zadaniem jest zadowolić go na 87 sposobów.
W przeciwnym razie na pewno nie jesteś wyzwolona, na pewno nie nowoczesna i nie niezależna. Jak tu żyć? Pytają się autorki tego komentarza. No właśnie. Przeszłyśmy bardzo szybko do jednego wątku, który uważam, że jest niezwykle istotny z punktu widzenia ekonomii i biznesu, a mianowicie rodzenia się ekonomii użytkowników. To zresztą było opisane w jednej z gazet kilka dni temu na temat końca ery paszczaków. I teraz są dwie teorie. Jedna teoria, dobra dla pokolenia X, mówi o tym, że w 2030 roku, czyli już niedługo, korporacje będą po nas sięgać, czyli mówimy o pokoleniu 100 minus, już nawet nie 50 plus, tylko 100 minus, bo nie dostosują się tak szybko do tego, w jaki sposób chcą żyć i jakiej przestrzeni używać do pracy milenialsi tak zwani. A druga kontrteza jest taka, że korporacje będą musiały się bardzo szybko zmienić, że przestrzeń, w której odbywa się praca, już nie będzie tylko biurem, tylko będzie na tablecie, w tym sensie, że będzie tak nas tutaj zbierać. No i, to bardzo obniża koszty działalności korporacji. No, na przykład. No i że wirtualne stanowiska i tak dalej. No i teraz pytanie do pań, ponieważ ja bardzo bym chciała wyjść w przyszłość, żeby nasza debata była jednak o tej przyszłości, bo mówi się też, że dostosowanie do tego, te wirtualne stanowiska i tak dalej, to będzie jedna z przewag konkurencyjnych firm w przyszłości, już niedalekiej, bo my mówimy o 2030 roku. Co panie sądzą? No, ja chciałam wam opowiedzieć historię nie z przyszłości, tylko z teraźniejszości. Znaczy moją historię w wirtualnej Polsce sprzed kilku miesięcy. Ja dostałam propozycję pracy w ciąży. Objęłam stanowisko w 6 miesiącu ciąży. Pracowałam głównie z domu, właśnie na tablecie, na telefonie. Zrobiłam największą zmianę, jaka w swojej 20-letniej karierze ponad mi się zdarzyła w marketingu. Znaczy zrobiłam rebranding wirtualnej Polski, kampanię, logo z domu, z sali porodowej po porodzie za chwilę. W styczniu wróciłam tak już do biura na stałe, ale właściwie nic się chyba nie zmieniło. Tak? Przejęłam zespół, w międzyczasie ten zespół zmieniłam. Miałam zespół w dwóch miastach. Warszawa, Gdańsk. Jeszcze do 30 tygodnia latałam, potem już nie. Teraz mam jeszcze zespół we Wrocławiu. A dziecko, które urodziłam pół roku temu, to jest moje 5. dziecko, dziewczynka. Mam 4 już właściwie dorosłych synów. Także wydaje mi się, że jakby to przebijanie sufitu, to też to nasze pokolenie również robiło. W wirtualnej Polsce w zarządzie jest pół na pół kobiety, mężczyźni. A pracuje chyba, a firma internetowa i nowoczesna pracuje chyba tyle samo kobiet co mężczyzn. Także, a jak pracowałam w Onecie jeszcze parę lat temu, to byłam właściwie jedyną kobietą na tak wysokim stanowisku wtedy. To był 80. tam któryś chyba 6 czy 7 rok. No i oczywiście w zarządzie kobiet nie było w ogóle. Także ten świat w przeciągu ostatnich kilku lat się po prostu bardzo, bardzo zmienił. No i to są fakty. Także myślę, że my nie będziemy długo czekać Właściwie to jest przykład tego, że, no, że wirtualnie też można i zarządzić zespołem, dużym działem, przeprowadzić kampanię i tak dalej. Pani Marto, no to właśnie, jeżeli chodzi o duże korporacje, tak, duże twory, bo o tym mówimy, niektórzy nawet twierdzą, nawet nie powiem nazwiska, ale członek naszego jury konkursu Bizneswoman Roku, że korporacje przestaną istnieć. To jak to teraz zarządzić tymi talentami, tym pokoleniem Y, no i tym naszym też X, żeby to wszystko jakoś poukładać, żeby w ten sposób zbudować przewagę konkurencyjną, a nie żeby to było jakimś zagrożeniem dla przyszłości dużych tworów biznesowych. Ja to tam zgodzę się przede wszystkim z przedmówczynią, że się wydaje, że te zmiany już zachodzą. Że jeszcze nim będziemy mówić o pokoleniu tym kolejnym milenialsów, które już wchodzą, już wchodzi do pracy, to tak naprawdę bardzo wiele wydarzyło się przynajmniej w moim przypadku, w mojej firmie już za moich czasów, czyli podczas panowania pokolenia X. Rzeczy związane właśnie z tym, że można mieć dziecko i można pracować z domu, elastyczny czas pracy, który na przykład w mojej firmie obowiązuje, przedszkole, które mamy blisko jednego z największych oddziałów firmy, gdzie można mieć dzieci, czy jest się mężczyzną, czy kobietą, więc wiele z tych rzeczy już się dokonuje, tych zmian się dokonuje i to tak naprawdę nie, wydaje mi się, że to będzie tylko szło
dalej. Natomiast wracając teraz do milenialsów, my mamy, ja akurat pracuję w marketingu i no mniej więcej tak, nie liczyłam tego tak do bardzo dokładnie, ale około 50% osób już to są te osoby z pokolenia nowego. I rzeczywiście oni się różnią od nas i muszę powiedzieć, że moja firma na początku tak powoli rozpoznawała te potrzeby, a teraz idziemy im już coraz bardziej naprzód. Jakby te potrzeby, no bo jakby my często mówimy, że się różnią i tak dalej. Sama to widzę, ale gdybyśmy tak mogły głośno na przykład te kilka rzeczy, które z perspektywy w ogóle biznesu są istotne wymienić. Nie tam, że oni czy to, są co, tacy, co czy... dla mnie jest najbardziej widoczne, to to, że to są ludzie, którzy wbrew pozorom przy tej całej otaczającej nas technologii, rozwojowi technologii, oni cenią takie kontakty bardzo bezpośrednie. Oni nie mają problemu, żeby wejść do szefa szefów w każdym momencie i poprosić o coś, zapytać się, co on sądzi o ich pomyśle. Właśnie mają zburzyć hierarchię. Mają zburzyć hierarchię, tej hierarchii kompletnie nie uznają, przeszkadza ich, uwiera ich i to jest widoczne na każdym kroku. Chcą pracować w tym momencie, kiedy mają na to ochotę, nie od godziny do godziny. Chcą na pewno pracy, która będzie im dawała bardzo dużo wyzwań, bardzo dużo ciekawych rzeczy. Nie znowu jakiegoś bardzo ułożonego planu, tylko bardzo różnych rzeczy, które będzie im pozwalało się rozwijać. Myślę, że tutaj jest niesłychanie ważne, jak firmy na to odpowiedzą i jak bardzo pozwolą tym nowym ludziom się rozwijać, bo taki człowiek, który nie ma takich możliwości w danej firmie, bardzo łatwo myślę, że zmieni firmę. Ja dodałabym może jeszcze jeden element, że to pokolenie Y na pewno charakteryzuje się dużą pewnością siebie i widać to zarówno wśród pań, jak i wśród panów w naszych badaniach i odpowiedziach osób, nazwijmy to, z średniego szczebla zarządczego. W osoby z pokolenia Y 51% pań mówi o tym, że czuje się gotowa podjąć obowiązków, które są sprawowane przez osoby będące najwyżej w hierarchii ich firm. Czyli to podczas rozmowy dorocznej oceny ona mówi na pytanie, gdzie się widzisz za 5 lat? Na pana miejscu. Myślę, że to jest dokładnie, dokładnie to. Przyznam się, że dla mnie jest procent jest naprawdę szokujący. Cieszę się, szczerze mówiąc, że panie tak twierdzą. Oprócz tego oczywiście procent panów jest nieco wyższy, bo jest 61, ale myślę, że musimy na to odpowiedzieć, tak? W organizacji muszą odpowiedzieć w taki sposób, że to są osoby, które rzeczywiście dążą do czegoś więcej, szukają wyższych stanowisk, szukają wyzwań. Więc myślę, że to, co jest może i sloganem, że w 2030 czy 40 w zarządach firm będzie 30% kobiet. Ile ich będzie, to będzie, zobaczymy. Natomiast myślę, że to jest właśnie oczekiwanie pań, myślę, że panów również z pokolenia Y, ale pań na pewno bardziej widoczny, do podjęcia się większych wyzwań i większego ryzyka. To podsumowując jakby ten wątek, bo ja bym chciała, żebyśmy takie tezy stawiały tak? Ja jeszcze chciałam powiedzieć a propos tego pokolenia Y, że jest jeszcze jedna zmiana, którą ja obserwuję, oprócz tego wszystkiego, co panie mówią, to taki work-life balance. Jednak ci ludzie nie chcą tacy, jak ja pamiętam, jak myśmy byli, że oni nie chcą poświęcić wszystkiego dla pracy. Oni bardzo szanują swoje pasje, oni chcą mieć czas dla siebie i bardzo dobrze, tak? I tutaj są asertywni. To już nie jest tak, jak pamiętam w latach 90. No myśmy po prostu nie wychodzili z pracy, nie mieli weekendów i nie brali urlopów. Nie, ci ludzie chcą brać urlopy, chcą mieć swoje pasje i dla nich to jest gdzieś tam bardzo ważne. I bardzo często ja też słyszę, ja nie chcę, tak, całego czasu spędzić w pracy. Ja nie mam na to ochoty, tak? No i patrzeć, co robi Google, co robią inne amerykańskie firmy, one wręcz wspierają pracowników, dają im pieniądze na spełnianie swoich pasji i mówią, że 20% czasu mogą spędzić jakby poza biurem, ale w ramach pracy na swoje pasje, tak? Także to jest też coś, no co firma musi wziąć pod uwagę. Ja bym tutaj się trochę włączyła, to znaczy wydaje mi się, że my w Polsce mamy trochę inną specyfikę, jeżeli porównujemy nas na początku lat 90. i nas na początku
2015 roku, dlatego że na początku lat 90. myśmy wszystko robili po raz pierwszy. Ja pamiętam, że no ja reprezentuję doradztwo prawne, tak? Czyli taką dość konserwatywną branżę. To nie jest nowe technologie, to nie są platformy cyfrowe. Ja pamiętam, że myśmy po prostu siedzieli i pracowali dzień i noc, nie dlatego, że chcieliśmy zrobić karierę, tylko dlatego, że myśmy po prostu wszystko robili po raz pierwszy. Każdą umowę się robiło po raz pierwszy, każde zadanie. Mój mąż jest dziennikarzem i pamiętam, że oni dla odmiany otwierali Radio Z. No to były po prostu czasy pionierskie i wszystko się po prostu robiło tak, że człowiekowi się nie chciało wychodzić z pracy, ale nie dlatego, że kariera, bo szef patrzy i tak dalej, tylko dlatego, że po prostu mieliśmy otwarte, kompletnie nowe możliwości, tak? Więc ja myślę, że teraz jest inna sytuacja w mojej branży. Są wzory umów, na których się można opierać. To już jest nie tak dużo bardziej praca odtwórcza niż twórcza, to co myśmy robili na początku. Więc myślę, że to ma bardzo duży wpływ. To twórczość motywuje. No na pewno, wydaje mi się, że tak. A ci, którzy nie chcą twórczo pracować, po prostu nie wzięli udziału w tej zabawie, tak, która się działa od początku lat 90., bo takie osoby też były. Ale proszę zobaczyć, każdy, kto chciał coś zrobić, to zrobił, bo były wszystkie możliwości, były otwarte. Teraz tych, po pierwsze, możliwości jest mniej. Po drugie, jak mówię, no oczywiście, że są cały czas całe dziedziny twórczości. Ja może już jestem też trochę no, nie z tego pokolenia, więc dla mnie na przykład nowe technologie to jest w ogóle tabula rasa i ja się na tym nie znam specjalnie. Myślę, że... Teraz będziemy o tym rozmawiać. No, obaż. W każdym razie wydaje mi się, że to po pierwsze to jest odtwórcze. Myślę, że nie ma już takich wyzwań. Są trochę inne wyzwania, tak? Więc przede wszystkim pewne rzeczy możemy zrobić szybciej. Nie musimy tyle siedzieć, bo już właśnie wiele rzeczy zostało przed nami otworzone, tak? Więc nie należy wyważać tych drzwi, które już są wyważone. Ja nie jestem, nie reprezentuję korporacji. Ja jestem szefem kancelarii prawnej, która zatrudnia łącznie 80 osób, więc myślę, że to jeszcze... Taka już mała korporacja, wiesz? O, no może, no. Ale no na pewno pewne procedury ułatwiają życie, tak, takie korporacyjne, ale nadal jeszcze w tym sensie mówię, że nie jesteśmy korporacją, że nie musimy robić na przykład, Kasiu, Stowarzyszenia Kobiet, tak, bo my wszystkie siedzimy w jednym miejscu, więc możemy sobie po prostu pójść i się napić razem, tak, mówiąc wprost, nie wiem, że to takie popularne, ale... Ale no chodzi o to, że jeszcze są te relacje zarządzie, bezpośrednie. Że tak powiem, duża reprezentacja kobieca. Słuchajcie, no ja jestem sama kobietą, więc mam bardzo duży wpływ każda na to oczywiście, jakie osoby się przyjmuje do pracy. Oczywiście im dalej w las, im większa jest ta firma, to tym bardziej, tym mam mniejszy wpływ. Niemniej jednak myślę, że to miało jakiś wpływ na to, że jaki jest ratio pomiędzy kobietami i mężczyznami. Że wśród wspólników jest mniej więcej pół na pół. No niestety odeszła nam jedna wspólniczka, więc nam trochę tam ratio tutaj uciechała, tak. Ale wśród ludzi, ja pamiętam, że były takie okresy wśród ludzi niewspólników, że były takie okresy, że było więcej mężczyzn, więcej kobiet, różnie, tak, ale więcej to wychodzi na równo, więc wydaje mi się, że jeżeli człowiek ma taką czystą kartę i zaczyna z czystej karty, no to po prostu w sposób naturalny, no w społeczeństwie jest nas 50-50, prawda? Tak mniej więcej, jest równo mniej więcej mężczyzn i kobiet. Więc to wydawałoby się, że to naturalną konsekwencją jest, że pracowników też będzie tak samo więcej, 50-50. Jeżeli patrzymy na aplikacje radcowskie, bo jestem radcą, no to też aplikantów jest 50-50, jest kobiet i mężczyzn. No i w mojej kancelarii akurat jest też tak, że wśród wspólników i no jestem w ogóle zarządzającym wspólnikiem kobietą, to jest trochę ewenementem, jeżeli chodzi o firmy prawnicze, ale wśród wspólników w ogóle jest mniej więcej połowa mężczyzn, połowa kobiet. Więc wydaje mi się, że tak będzie, jeżeli mówimy na przykład, co będzie tam za 10, za 15 lat, no to właśnie tak będzie, no bo to jest naturalna kolej rzeczy. To co, wierzę głęboko w to, co tam chyba Deloitte pisał, że za 10 lat to nie będzie takiego problemu. No, ja myślę, że też nie będzie, natomiast wracając jeszcze, podsumowując pewien wątek milenialsów z punktu widzenia w ogóle budowania przewagi konkurencyjnej, jakby jak obstawiacie, panie? Teraz pytam przedstawicielki dużych korporacji, nie tej mniejszej. Czuję się dyskryminowana. Przepraszam. Zadam ci wszystkie pytania o tych nowych technologiach w takim razie. Dobra? To jak obstawiacie? Jak będzie za te 15 lat? Jak będzie za 30 lat? Czy to wy musicie się dostosować do tych zmian? Bo te zmiany już następują. Już mamy ekonomię użytkowników. To już są inne dotarcia, jeżeli chodzi o marketing. Panie reprezentują marketing. Więc inne potrzeby są konsumenta. Ta lojalność jest jakby krótsza, pływająca. To jak? Jak to będzie? Z mojego punktu widzenia to będzie tylko lepiej, bo... Ja tak jeszcze powiem może taką dygresję prywatną, że ja niesłychanie
podziwiam właśnie to nowe pokolenie za ich poglądy i za ich odwagę w ich egzekwowaniu. I sama, mimo że jestem z tego innego pokolenia, to część tych poglądów po prostu podzielam. To znaczy dla mnie też praca... Tata jest przecież z pokolenia Y, mówiła. Praca w jakichś godzinach szalonych i nieposiadanie czasu na rozwijanie siebie, na spotykanie się ze znajomymi, na dzieci, na rodzinę jest po prostu nienormalna, przepraszam, że tak powiem to wprost. Słyszałam od jednej, przepraszam, tylko taka wtrątka mała, od jednej z pań z dużych korporacji powiedziała: Pani Olgo, ja mam poczucie, że za tę samą płacę pracuję 4 razy więcej. I że ten świat tak przyspieszył, to nawet nie chodzi o jakieś poczucie wykorzystania, tylko tak przyspieszył i tyle rzeczy trzeba robić, że ma wrażenie, że 10 lat temu to narobiła 4 razy mniej. Jeszcze jest tutaj bardzo ważny wątek właśnie w tym artykule, którego się odnosiłaś, koniec ery paszczaków, tam coś specjaliści w tej dziedzinie wypowiedzieli się, że teraz rzeczywiście pokolenie nasze bardzo odrzuca ludzi starszych, bo są jeszcze starsi od nas, i mówi im: nie, idźcie do domu, idźcie na emeryturę, już nie pracujcie, bo my tutaj rządzimy. I to, co mi się bardzo podoba, że właśnie milenialsi, dlatego że mają troszeczkę zdrowsze podejście do tego balansu między pracą a życiem, oni wręcz najprawdopodobniej, tak badania mówią, powiedzą: nie, właśnie pracujcie, pracujcie, bo my wtedy dzięki temu będziemy mogli również pracować w trochę bardziej rozsądniejszych godzinach. I podzielmy się pracą. Podzielmy się pracą. Pracy jest, tak dużo, że dla wszystkich starczy. ZUS-u już nie będzie, więc milenialsi do 80 roku życia, więc trzeba tę energię sobie dawkować, prawda? Marta, jako że chcę już powoli zmierzać do nowych technologii, ale chcę połączyć to z tym jeszcze ostatnim wątkiem, no bo świat się niezwykle zmienił. No ja pamiętam, że jak ja kończyłam studia, to ja miałam pierwszy telefon komórkowy, taki wielki, Siemensa. Nie wiem, czy jeszcze w ogóle są telefony Siemensa. Są? Są? Nie ma. Nie ma Nokii już, także wiesz. No. Nokii nie ma? Boże! No toż ja muszę się doedukować. To ja muszę się doedukować w takim razie, no ale dobrze, specjalistą od telefonów nie jestem. Natomiast no, ten świat, jeżeli chodzi o nowe technologie, aplikacje, przyspieszył tak bardzo, że nawet ostatnio miałyśmy okazję słyszeć wypowiedź jednego z byłych projektantów Ferrari, że te wynalazki wyprzedzają potrzebę. Przykład, Japonia jest takim krajem, który uwielbia wynalazki, no i tam już starzy ludzie nie potrafią kupić biletu, bo jest to za trudne, więc bezrobotnych zatrudniają, żeby pomagali innym kupować te bilety, albo już paradoks zupełny dotyczący autobusów ekologicznych, które są po pierwsze elektryczne, po drugie miały być ciche. No, okazało się, że starsi ludzie nie słyszą ich, więc wpadają pod ich koła i giną. Dlatego co zrobili? Zamontowali dźwięk. Uwaga, to jest ten paradoks. Dźwięk starego autobusu do tego nowego, który miał być cichy i ekologiczny, żeby ludzie nie ginęli. No więc właśnie jak te nowe technologie odpowiadają jakby na te potrzeby i czy milenialsi i to pokolenie Z, które teraz podobno jak 12-latek coś wymyśli, to ja już w ogóle tego nie zrozumiem, czy oni nas nie zmiotą z rynku w takim wrażeniu, że tak powiem, w ogóle funkcjonowania w świecie? Znaczy... Ja mam taką swoją teorię na temat technologii i na temat takich cyklów w biznesie, ale też i w trendach, że w momencie, kiedy gdzieś jest tak, że teraz że jest taki hype na technologię, tak, i nic, tylko się otoczyliśmy tymi gadżetami, to za chwilę przyjdzie taki moment, kiedy ludzie te gadżety będą odrzucać. Tak samo było z globalizacją i z lokalnością. I ja obserwuję na przykład w takim pokoleniu 16-latków, że oni wręcz w tej chwili najmodniejszą rzeczą jest wylogowywanie się z Facebooka i jakby uciekanie od bycia w sieci i kupowanie sobie na rynku wtórnym takich telefonów z dużymi przyciskami, czyli co najbardziej kultowe, czyli żeby tylko dzwonił i nie był smartfonem, i przechodzenie do kontaktów z wirtualnych. Wtedy nie mogą nas podsłuchiwać. No i oczywiście cała sytuacja tam z bikonami, tak, i z obroną przed tymi bikonami. No
za chwilę pewnie będzie tak, że ta technologia już będzie wszędzie, no bo ona oczywiście jest w butach już, prawda, do biegania. Mamy aplikacje do wszystkiego, za chwilę będzie w lodówce i tak dalej. I zaczniemy od tego trochę uciekać. I myślę, że właśnie to pokolenie wcale nie jest tak bardzo technologiczne, jak pokolenie 35, które się rzuca na każdy gadżet nowy i natychmiast go kupuje i musi koniecznie nowy zegarek do biegania, bo teraz bez zegarka ja nie mogę biegać. Znaczy bez zegarka, który mi mierzy wszystko, tak, wszystko to mierzy, przecież 35-latek modny, no on w ogóle nie może wyjść i biegać, tak? No bo, ale z kolei już 20-latek założy podarty dres i buty, które mu nie mierzą ilości kroków i pobiegnie właśnie. Także ja bym się tutaj nie bała tej technologii. Uważam, a propos starych i młodych, to jest tak, że oczywiście bardzo nam są potrzebni młodzi, tak, zwłaszcza w tych firmach technologicznych, ale im są też potrzebni starsi. I naprawdę ja to obserwuję na co dzień i jest, potrafimy żyć w symbiozie. Jest tak, że wręcz słyszę od tych młodych ludzi. Myśmy mieli takiego mentora, był z nami przez ten czas transformacji teraz i tam gdzieś wiemy, że się będziemy z nim za parę miesięcy żegnać, tak, bo już wyszliśmy na takie tory już zintegrowanej firmy. I ludzie, mi była teraz taki wyjazd dla menadżerów i młodzi ludzie mówili, będziemy tęsknić. Tak? Będziemy za nim tęsknić, bo on miał takie spokojne, racjonalne spojrzenie. Będzie nam tego spojrzenia gdzieś tam brakowało, tego właśnie takiego doświadczenia. Także ja uważam, że, znaczy ja się nie boję, tak, tutaj o to, że my się razem gdzieś tam nie zintegrujemy, a nowe technologie, no myślę, że będą, ocaleją te, które nam pomagają, a te, które nam przeszkadzają, bo i takie są, myślę, że będziemy po prostu sami eliminować. W Amsterdamie są już teraz takie restauracje i miejsca Wi-Fi Free Zone, więc myślę, że one się pojawią. Chciałabym jeszcze przejść do takiego aspektu, już zmierzając, bo tak czas szybko ucieka, że aż nie mogę uwierzyć. Kiedyś pojawiła się książka, całkiem niedawno, o nazwie Doktryna Ateny. To mówi, już zmierzając troszeczkę do obecności kobiet i tego modelu, nowego modelu zarządzania, który został zdiagnozowany po kryzysie i jakby do niego dążymy i coraz częściej jest on doceniany w dużych korporacjach. On opiera się na tym, że cechy stereotypowo uważane za kobiece, dotyczące lojalności, nastawienia na współpracę, komunikacji, pewnej empatii, słuchania itd., itd., to jest model i to są jakby cechy reprezentowane i przez kobiety, i przez mężczyzn. To jest model przyszłości. I co panie na ten temat sądzą? Taki uniseks, taki uniseks, powiedziała Beata. Ja nie jestem pewna, czy jeden model jest rzeczywiście takim, który w ogóle jest realny do funkcjonowania. Natomiast ja mam wrażenie, że mówimy o nowych technologiach, ale w zasadzie w firmach tak dużo się dzieje, taka jest różnorodność, powstają nowe produkty, nawet te firmy, które nie wdrażają nowych produktów, to przynajmniej muszą zmienić opakowanie, system dystrybucji, outsourcować część procesów, to powoduje, że zarządzanie tymi firmami jest coraz bardziej trudne. I o ile, nie wiem, dążymy do tego, że mężczyźni, będąc w tych funkcjach zarządczych, muszą, żeby sprostać tym wyzwaniom, muszą nabywać nowe kompetencje i muszą zmagać się z tym, co się dzieje, to myślę, że tutaj pomocne jest to, że kobiety dodają inne kompetencje. No oczywiście niektórzy mężczyźni te kompetencje mają, ale dodają kompetencje, które uzupełniają, tak? Wprowadzają różnorodność zarządzania. I nie wiem, chociażby właśnie aspekt zarządzania talentami, tak? Umiejętność docierania do ludzi, zauważania tych talentów, to jest coś, co może jest bardziej po stronie kobiet, ale w przypadku balansu w zarządach pozwala na no bardziej konkurencyjne działanie na rynku. No to co ty o tym uniseksie? Ja myślę, że taki totalny uniseks jest niemożliwy. Znaczy, jeżeli tak, pozycja wyjściowa, taki bilans otwarcia jest taki, że na pewno my mamy trochę inne cechy i mężczyźni mają trochę inne cechy. No i to jest jakby naturalne.
ponieważ jest nas coraz więcej w tych zarządach, firmach i tak dalej, więc na pewno wnosimy te nasze cechy jakby do puli, tak? W związku z tym no, chyba naturalne i logiczne jest, że jeżeli ludzie ze sobą przebywają, no to jak coś od siebie biorą, tak? Więc na pewno jakaś taka konwergencja nastąpi, ale nie sądzę i mam nadzieję, że tak nie będzie, że takiego uniseksu nie będzie. No, jesteśmy inne w jakiś sposób, nie inwazyjny, nie taki no, wojenny, tylko po prostu zwyczajnie, no, tak jak ludzie się różnią cechami między sobą, tak również kobiety też takie wojenne znam. No to po prostu mamy jakąś inną pulę cech, tak? No, jest jakoś genetycznie, tak? I uważam, że to bardzo fajnie, że się różnimy. Diversity w takim razie w dużych strukturach. Znaczy, ja bym tego nie nazwała może uniseksem, co ma się czy nie ma się wydarzyć, tylko bardziej rzeczywiście tym, że kobiety wnoszą te cechy, o których panie mówiły wcześniej. I to, co ja obserwuję w swojej firmie, to, że mężczyźni też, by być lepszymi liderami, szczególnie tego nowego pokolenia, lepszymi szefami, Badnieją. Też ich nabywają. Też ich nabywają, bo ci młodzi ludzie mówią, ja nie będę mówił, nie będę robił tego, że, tylko dlatego, że ty mi powiedziałeś, że tak ma być. Ja chcę wiedzieć dlaczego, wytłumacz mi to, porozmawiaj ze mną, posłuchaj moich pomysłów. I to jest no niestety takie coś, co wielu, szczególnie mężczyzn, przepraszam, nie chcę tutaj uogólniać, ale na przykładzie własnego doświadczenia, jeszcze ileś lat temu miało z tym bardzo duży kłopot. I oni po prostu chcą być szefami, mają duże ego i oni chcą rozkazywać. To jest, i to się zmienia zdecydowanie w mojej firmie bardzo i zarówno po stronie kobiet, jak i po stronie mężczyzn. Pani Marto, to teraz na panią padło. Właśnie Marto, bo byłyśmy na ty. To jaka będzie bizneswoman XXI wieku? Ja w ogóle myślę, że taka sama jak biznesmen, tak, XXI wieku. Ja w ogóle nie rozgraniczam tego w pracy i zawsze jestem generalnie taką, jakby, no nie pasuje, tak. Już pamiętam, jak wiele, wiele lat temu pracowałam w agencji reklamowej i do twojego stylu ktoś tam chciał wywiad. Ja byłam jedną z wielu kobiet, takie no młode pokolenie bizneswoman i ja tam nie pasowałam też do w ogóle do tezy, bo teza była taka, że albo kariera, albo rodzina. A ja mówiłam, że da się jedno i drugie, zresztą robiłam jedno i drugie. I też teraz uważam, że czasami to mnie trochę obraża, tak? Nawet taki tytuł konferencji, jak jest dzisiaj, że my rozmawiamy o bizneswoman, bo ja uważam, że nie ma tutaj różnicy. Znaczy, że oczywiście różnice wynikają z historii, tak, i tego, że te kobiety później doszły, ale w momencie, kiedy ja jestem w firmie, to ja się zgadzam całkowicie z panią Ewą. Znaczy, ja nie czuję różnicy, mimo że mogę się ubrać po kobiecemu i oczywiście wyglądam inaczej, inaczej wyglądają mężczyźni, mam inne cechy, ale generalnie ja jestem pełnoprawnym członkiem jakby no struktury czy zarządu i mam te same cechy, także ale teraz biznesmen, czy bizneswoman 20. Tak, mamy taką też semantykę w języku polskim, jest trudno bizneswoman no nazwać tak, biznesmenem. Tak, ale generalnie po prostu człowiek biznesu. Już teraz moim zdaniem głównie zarządzamy zmianą. Strategie kiedyś się tworzyło w firmach na 3 lata, na 5 lat nawet czasami w dużych markach, to były na kilka lat strategie. Teraz my tworzymy strategię no, na pół roku może. Generalnie zarządzamy zmianą. Uczymy się co chwila, że nowe kompetencje właściwie trzeba zdobywać codziennie, jeżeli się tego nie robi, jeżeli się nie czyta tego, co się dzieje na świecie, to się po prostu wypada z obiegu, znaczy, to jest po prostu kompletnie inna praca. Znaczy, nie jest ważne, kto jakie skończył studia, bo to już w ogóle, ta wiedza to już jest passé, po prostu trzeba się na co dzień cały czas dokształcać i być gotowym na zmianę kierunku. Ja na przykład ludziom, jak my mówimy o strukturach teraz w firmie, to my zawsze mówimy, słuchajcie, to jest struktura na teraz, nie przywiązujcie się do tej struktury, bo za 3 miesiące do jakiegoś projektu, do którego będziemy potrzebowali, będziemy musieli zmienić strukturę, to zmienimy. I po prostu nie można się przywiązywać, że ja teraz będę tu, będę dyrektorem i będę podlegał pod prezesa, a pode mną będzie 5 osób. Nie, bo jak będzie trzeba, to nie będziesz dyrektorem, tylko będziesz na przykład, nie wiem, członkiem zespołu czyli mamy znowu jakby za tak. Milenialsami jednak zburzenie pewnych hierarchii, pewnych zasad, jakichś takich sztywnych tak, ale szybkość praw. Dostosowywania się do sytuacji, elastyczność, innowacyjność, to są w tej chwili odwaga, na przykład my mamy w wartościach, odwaga to jest jedna z ważniejszych wartości, które my w tej chwili w firmie propagujemy. To szanowne panie, tak na sam koniec,
po takiej tezie o przyszłości, jakby zmieniając pytanie, bo chodziło mi tak naprawdę o biznes XXI wieku, wychodząc już daleko, poza te zaraz za 15 lat, czy tak jak będzie wyglądał świat tego pokolenia Z? No, możemy naprawdę tutaj wyobraźnią się wykazać. Znaczy, ja myślę, że odpowiedziałam na to pytanie na początku, tak? I głęboko w to wierzę, że za 10 lat będziemy mówiły o innych tematach, dyskutowały na tematy inne niż to, czy jest równouprawnienie, czy nie, i ile kobiet jest w zarządach spółek publicznych. Myślę, że to już nie będzie po prostu temat. Będziemy mieli jakieś inne, mam nadzieję, że nie kwestie Rosji, ale versus Europa, ale mam nadzieję, że będziemy miały inne tematy i jestem przekonana, że za dekadę nie będzie. Mówię z punktu widzenia biznesu, nie mówię teraz z punktu widzenia diversity, czy równouprawnienia i parytetu, i tak dalej, i tak dalej. Mówię teraz z punktu widzenia tego, co powiedziała pani Marta. No mamy elastyczność, mamy burzenie hierarchii, mamy... Czy będziemy jeździć za 50 lat? Rowerem. Rowerem chciałam powiedzieć. Rowerem będziemy jeździć. No to mamy pierwszą tezę. Sprzedaż rowerów jest większa niż samochodów w Polsce, także... To teraz dlatego, że wszyscy triatlon zaczęli uprawiać te 35 plus tymi zegarkami i tymi butami, co im mierzą, nie wiem, ilość... No. Ja myślę, że to jest niesamowite pytanie. Jak będziemy wyglądać za 10 lat? To jest naprawdę pytanie, które jest, no nie wiem. To jest niemożliwe, żeby odpowiedzieć. No właśnie tak się zastanawiam na tym, co tutaj pani powiedziała, ale że my strategię nie robimy na 10 lat, tylko na pół roku. No oczywiście, ale mówimy, że zmiany. Że zmiany, że nie będziemy planować tak jak było kiedyś. Kiedyś, jak ja pracowałam w korporacji, to się robiło strategię na rok, ale na 5 lat. Tylko od 5 lat była ta na rok. Teraz mówimy o strategii na 3 miesiące. Mówimy o zburzeniu pewnej hierarchii, mówimy o ekonomii użytkowników, mówimy o zmianie przestrzeni pracy, że to już nie będzie biuro, tylko będzie gdziekolwiek, byleby było połączenie internetowe. Mówimy o tym, że zaraz nam się znudzą te wszystkie aplikacje, które są niepotrzebne, wyjdą z mody, nie będziemy ich używać. Będziemy chodzić do restauracji Wi-Fi Free Zone. I to gdzie jeszcze? No, my musieliśmy znaleźć sposób, jak dotrzeć do tych ludzi, jak oni wejdą z sieci. I to wtedy się zacznie po prostu, koło się cofnie się ta wajcha i trzeba będzie wrócić być może do tradycyjnych metod. Jak koło fortuny. Ale do telewizji już nie wrócą pewnie. No a może i wrócą, nie wiadomo jaka będzie telewizja. Będzie nowa telewizja. O właśnie, jaka będzie telewizja, to jest też pytanie, ale myślę, że na to będą odpowiadać dzisiaj na gali Polsatu, między innymi. Szanowni Państwo, szanowne Panie, szanowni Panowie, bardzo dziękuję. Moimi gośćmi były dr Beata Gessel-Kalinowska-Welkalisz, Marta Czartoryska, wiceprezes grupy WP, Marta Filipowicz, członek zarządu Filip Morris Polska, Agnieszka Ostaszewska, partner PWC, partnerka PWC, nie wiem jak to teraz powinno się mówić, możemy zostać przy partnerze. Dobrze, zostajemy przy partnerze. Panie z nami zostają, więc oczywiście zachęcam do dyskusji. A teraz proszę o prezentację. Dziękuję bardzo panią. Prezentację. O prezentację najważniejszych wniosków z badania, które przeprowadziło PWC i sukces pisany szminką. Zresztą raport w całości będzie dostępny potem na stronie internetowej, a ja oddaję głos Ewelinie Niewińskiej, dyrektorce do spraw rozwoju marketingu PWC. Myślałam, że to ja będę miała szansę powiedzieć, jak powiesz dyrektor, dyrektorka. Ja powiem też, że ten raport jest dostępny również, dzisiaj udało nam się wydrukować tutaj po prawej na biurku. Ja bardzo dziękuję wszystkim paniom, które wzięły udział w tym raporcie, bo muszę powiedzieć, że sam pomysł na to, żebyśmy nie stawiały tylko tez, jak myślałyśmy o tym, jak mogłaby wyglądać debata, ale żebyśmy poparły tym prawdziwymi wynikami, powstał miesiąc temu. To tempo, w którym przygotowywałyśmy, bo właściwie to zespół kobiet przygotował, ale też w jakim tempie odpowiadały kobiety, pozwolił nam na to, żeby dzisiaj kilkoma danymi się podzielić. Z tego, co słyszałam, to myślę, że ten raport będzie i dane potwierdzał wiele, wiele informacji, które dzisiaj padło i wiele tez. Tak krótko o badaniu. Zebrałyśmy ponad 100 odpowiedzi wśród pań ze średniego i wyższego szczebla menadżerskiego. 89% z tych pań stricte było na stanowiskach kierowniczych i wyższych, 60% badanych z firm, które zatrudniają więcej niż 250 osób,
Bardzo się cieszymy, że już 23% udział był pań, które są w wieku poniżej 35 lat, czyli dotykamy też aspektów, o których przed chwilą panie rozmawiały, pokolenie Y. I tak jak mówiłam, czas rozpoczęcia to był styczeń, szybkie efekty mamy dzisiaj. Powiem tak, bardzo pozytywny trend. 74% z nas, bo tak naprawdę tutaj mówią kobiety o kobietach, widzi to, że ilość kobiet na stanowiskach menedżerskich, na stanowiskach kierowniczych jest coraz większa. Także wcale nie jesteśmy takie narzekające i ciągle zwracające uwagę na to, jak nam źle, bo też widzimy i świadomie, że tak powiem, obserwujemy rozwój w naszych firmach, że te proporcje zaczynają się zmieniać. Co nam w tym pomaga? 79% pań wskazuje, że takie spotkania jak te, debaty publiczne, które mówią o tym, jakie korzyści przynoszą kobiety w biznesie, jakie dodatkowe kompetencje wnoszą, wspierają to, że ten procent kobiet się zwiększa. 52% pań wskazuje na to, że my same zwiększa się nasze zainteresowanie takimi stanowiskami, że my jesteśmy coraz bardziej świadome i coraz chętniej po takie stanowiska sięgamy. Nie czekamy, aż świat się zmieni, tylko same o tym decydujemy. To pokolenie milenialne, muszę powiedzieć, że my tutaj mamy również wyniki raportu Next Generation, które robimy na 49 tysiącach respondentów stricte wśród tego pokolenia milenialsów w różnych krajach. I tam ta siła, duża większa pewność siebie, to odpowiadanie na potrzeby nawet zarządów, tak, ja dam radę, jest bardzo wysokie. 51% nawet tutaj wśród polskich pań badanych, które są z tego pokolenia, mówiło, że bez problemu jest w stanie sprostać wszelkim oczekiwaniom i obejmować bardzo wysokie stanowiska. Ja oczywiście nie pomijam faktu, że dalej jest 34% udział pań, które nie widzą w swoim otoczeniu możliwości awansu lub objęcia znaczących stanowisk. Oczywiście z różnych powodów. Jeżeli chodzi o zarządy i rady nadzorcze, jakie korzyści biznesowe przynoszą kobiety, to 62% pań wskazuje, że zdecydowanie buduje to lepszy wizerunek firmy. W tym bardzo mocno panie wskazywały na innowacyjność, jak bardzo rośnie innowacyjność tych firm. Także nie nowe technologie, nie tylko dla panów, nie tylko dla milenialsów, ale dla nas wszystkich. A 56% wskazywało na obniżenie ryzyka operacyjnego. Kompetencje, które wnosimy, aż 93% pań wskazywało na te miękkie kompetencje. Budowanie relacji, dialog, słuchanie, to jest wszystko to, co jest dostrzegane przez panie, ale również potwierdzały w badaniach jakościowych przez panów. I 79% rozwijanie talentów w firmie, czyli tak naprawdę wykorzystanie tych wszystkich naszych miękkich kompetencji, które wnosimy. Potrafimy dostrzec tych, którzy tą firmę mogą rozwinąć, którzy powinni w tej firmie zostać i bardzo często wiemy, jak spowodować, żeby chcieli w tej firmie dalej pracować. Bardzo ważnym elementem jest to, że dostrzegamy coraz większą wartość networkingu. To, że rośnie nam świadomość wiedzy, jaką posiadamy i chcemy się nią dzielić. Chcemy się nią dzielić z innymi, oceniamy ją bardzo wysoko. Także 61% pań wskazywało wymianę doświadczeń między sobą jako bardzo ważny element współpracy między kobietami i element, który poprzez takie inicjatywy, stowarzyszenia, kluby, nawet jak to powiedziała pani tutaj redaktor, getta, wspierają nas, tak?
dlaczego tych kobiet jest ciągle niewystarczająco w zarządach czy kadrze kierowniczej? Tak naprawdę są dwa aspekty. Jednym z aspektów jesteśmy my same, że ciągle w nas jest ten duży poziom obaw, dużo mniejsze poczucie pewności siebie, wiary w własne kompetencje. Ale również są te aspekty zewnętrzne, tak? 62% pań nadal wskazuje, że nie widzi w środowisku, w którym pracuje, akceptacji ze strony osób zarządzających na ich szybsze awanse, tak? Nie widzi akceptacji dla kobiet na takich stanowiskach w branży, w której działa, co jest myślę bardzo istotne. Ja powiem tak już, jeżeli mogę sobie pozwolić na taką dygresję. Z wielu rozmów, które prowadzę z paniami, nawet między innymi z Olgą, ale też nawet wewnętrznie w swoim teamie, a propos tych naszych wewnętrznych obaw. Często widzę, że jeżeli awansujemy lub chcę kogoś w teamie nawet we własnym zespole awansować, jeżeli jest to kobieta, zwłaszcza jeżeli jeszcze nie jest tego pokolenia Y, przychodzi i dzieli się ze mną ogromnymi obawami, jakie ma, żeby to stanowisko objąć. Ona mi mówi, dlaczego ona nie podoła. Ja jestem od tego, żeby ją przekonywać, że jej się uda. Natomiast muszę powiedzieć, że to pokolenie Y lub panowie, bardzo często to oni do mnie przychodzą i jeszcze mówią mi, jakim to oni są idealnym tutaj przedstawicielem tego, żeby właśnie to stanowisko dać i dlaczego oni się na to stanowisko nadają. Więc mi się wydaje, że tu jest bardzo duży aspekt takiej wiary w siebie. Wiary w siebie i w to, że my możemy i nie szukanie w sobie czegoś, co nas gdzieś ściąga niżej i pozwala nam się umartwiać, a nie iść do przodu. Co decyduje o wyborze miejsca pracy? I tu chciałam zwrócić bardzo uwagę, że 93% pań mówi nie polityka, która mówi o work-life balance, ale tak naprawdę praktyczne przykłady jej zastosowania w firmach. 62% mówi o tym, że weryfikuje, czy realizowana jest to gender diversity. Czy na pewno firma praktycznie działa i praktycznie stosuje zasady, które wspierają diversity wewnątrz organizacji. Oczywiście czynnikiem, który nas nadal ogranicza, ale myślę, że ten czynnik również wskazują w tej chwili bardzo mocno mężczyźni, jest ta konieczność wypracowania równowagi między życiem osobistym a życiem zawodowym. Myślę, że zarówno my, jak i mężczyźni mamy ten sam problem. Myślę, że gdybyśmy przeprowadzili tą samą ankietę wśród mężczyzn, teraz dużo bardziej widzę kierunek taki, który mówi nie posiadanie, a jakość życia zaczyna się bardziej liczyć. Co oczywiście nie zaprzecza również temu, że dalej panie wskazują, jak 47% z nich, że muszą udowadniać swoje kompetencje. A 30% wskazuje, że nadal w ich firmach funkcjonują stereotypy dotyczące płci. Z czego kobiety muszą zrezygnować? Myślę, że jeżeli chcą robić karierę, to również tak jak i mężczyźni, przede wszystkim rezygnują z własnego hobby, rezygnują z przyjaciół. Coraz mniej wskazuje, że rezygnuje z rodziny. I myślę, że pocieszające jest to, że już 29% mówi, że absolutnie nie rezygnują z niczego. Realizują się, ale nie rezygnują z niczego. Pytałyśmy też pań, jakie branże powinny trochę bardziej popracować może nad swoim wizerunkiem, żeby chętniej w nich pracowały. 56%, jak widzicie państwo, nie chce albo nie widzi się w górnictwie, 44% w obronności, a 22% w energetyce. Ale bardzo dużo też już wskazuje, że nie istnieją takie branże, w których by się nie sprawdziły i w których nie chciałyby pracować. Potrafią siebie już tam zobaczyć i wiedzą, że wniosłyby tam wartość.
nie mogłam pominąć tego pokolenia Y. Muszę powiedzieć, że we wszystkich wypowiedziach, zwłaszcza w tych jakościowych, czuć było taki wydźwięk. Jesteśmy lepiej wykształcone, jesteśmy pewniejsze siebie, stawiamy na nowe doświadczenia, nowe wyzwania i na własny rozwój i jesteśmy bardzo ambitne. Myślę, że w swoich firmach powinnyśmy zwrócić uwagę na to, ile takich młodych talentów mamy. I myślę, że te kobiety wraz z naszym pokoleniem kobiety korzystające z naszego doświadczenia, możemy zdziałać więcej. Także życzę, żeby się ziściło to, na co też nam odpowiadały panie, że w 2040 roku będziemy już mieć ponad 30% kobiet w zarządach, radach nadzorczych i na kierowniczych stanowiskach. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja stwierdziłam, że te 30% to mało, chyba że mówimy o samych prezesach, bo w zarządach to już nawet trochę jest tych kobiet. Szanowni Państwo, na tym kończy się ta nasza formalna część. Bardzo dziękuję, ponieważ byliśmy nagrywani, uwaga. Przez cały czas transmisja była realizowana na Forbes.pl przez partnera wspierającego naszą i galę, i dzisiejszą debatę GPW Media. To jest lider pod względem liczby realizowanych webcatów, uwaga, trudne słowo, i transmisji na polskim rynku kapitałowym i finansowym. Zatem ciekawa jestem, ile nas tam osób oglądało, czy też będzie oglądać, bo rozumiem, że to będzie można, czyli można siebie też pooglądać później. Ja zapraszam, ponieważ mamy tutaj reprezentację, jak widzę, obstawiam połowy, nie, może nawet nie połowy finalistek dzisiejszego konkursu, który dzisiaj wieczorem nastąpi jego finał. Bardzo się my denerwujemy już jako sukces pisany szminką. Myślę, że panie bardziej, nie zazdroszczę, ale będę was wspierać ze sceny. Tam na dole już możecie podziwiać, co tam wybudowaliśmy. Będzie ładniej wieczorem, bo będzie pięknie oświetlone. Zatem szykujemy wielkie i piękne kreacje. Przychodzimy wieczorem, a teraz zapraszam jeszcze na kawę, na networking, na porozmawianie z naszymi finalistkami. Dziękuję bardzo i życzę Państwu miłego dnia i wspaniałego wieczoru.